Dzień dobry Państwu, witam na następnym live Fotoformy. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Luśtyk, Witam. redaktor prowadzący portalu fotopolis.pl. Dlaczego Maćka dzisiaj zaprosiłem? Bo chciałem porozmawiać jeszcze raz o sprzęcie fotograficznym, który w 2020 roku był dla nas najciekawszy, najważniejszy, najbardziej wyczekiwany. I z Krzyśkiem Baselem w grudniu rozmawialiśmy, gdybaliśmy, co uważamy za najfajniejsze. A teraz mamy tutaj czarno na białym, co wybrali czytelnicy Fotopolis. No i chcieliśmy się do tego troszkę odnieść. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić analizę tego, co wybraliście, bo mam nadzieję, że też braliście udział w tym plebiscycie. Ja bardzo często od lat biorę w nim udział i mam nadzieję, że jakąś tam nagrodę zgarnę. Ale nie o to chodzi Darmowe przecież. wydanie czasopisma na pewno. Oczywiście. Dobra, Maciek, czy według ciebie to, co wygrało ogólnie na tym plebiscycie, uważasz za taki trafiony wybór, że czułeś, że to będzie to, czy byłeś zaskoczony? Wiesz co, no w wielu pozycjach to jakby były takie pewniaki, no tak jakby jak profesjonalny aparat roku, gdzieś tam ta R5 zrobiła najwięcej szumu, też wyszła jedynka Canona, która jest no, gdzieś tam dużo lepsza od tej dwójki, czy od poprzedniej generacji. No więc w pewnych kategoriach nie było zaskoczeń, w niektórych były. Ja też mam wrażenie, że to dobrze obrazuje trochę pewne zmiany, które następują na rynku. To może nie w kategorii profesjonalnej, ale na przykład w tych kategoriach aparatów amatorskich, czy też powiedzmy tej kategorii zaawansowanych aparatów, którą uruchomiliśmy w tym roku, żeby trochę bardziej wiesz, segmentować ten rynek, no bo to się też zmienia. Ale generalnie no, bez większych zaskoczeń. Ja myślę, że to niektóre rzeczy były do przewidzenia. I wiesz, no, tak to wygląda po prostu. Czyli Wiesz, to uważasz. jakby też mam wrażenie, że to dobrze pokazuje, co ludzie myślą. No to jednak jest próba, wiesz, około 2000 osób, które głosowały w tym plebiscycie. No więc to mamy, wiesz, na podobnej próbie są budowane sondaże wyborcze. No Także tak. gdzieś to na pewno odzwierciedla po prostu to, jak, to, co się dzieje. No to jak to wygląda rynek w obecnej chwili. Witajcie, nasi kochani. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Męczcie naszego gościa. Trudne pytania są mile widziane. Witaj Rafale, witaj Tomku. I witajcie wszyscy z 29, którzy zaczęli nas oglądać. Moi drodzy, cóż, na początek tak się zastanawiam, o czym powinniśmy porozmawiać. Oczywiście pewnie powinniśmy porozmawiać o profesjonalnym aparacie roku, bo to co zaczął Maciek. Ja teraz Wam pokazuję Fotopolis i wybór. Pierwsze miejsce EOS R5, 20% głosów. Drugie miejsce Canon EOS 1DX, czyli lustrzanka, 18% głosów. I na trzecim miejscu jako ten profesjonalny aparat Fuji X-T4, czyli w sumie matryca nie średnioformatowy aparat, nie pełna klatka, tylko APS-C. I tak się zastanawiam, czy APS-C jest profesjonalne, czy jest po prostu bardzo dobre i to, co my tutaj pokazujemy, co wybraliście, bo może tak będę mówił, że wybraliście jako jesteście naszym tutaj ogółem. I czy to są po prostu takie gusta w Polsce, że APS-C jest już dzisiaj uważane za, że może być też w miarę profesjonalne? Czy to odzwierciedla w ogóle ten światowy trend? Jak to jest? Wiesz co, no ja myślę, że rzeczywiście ta X-T4 może być jakimś tam zaskoczeniem w tej kategorii profesjonalnej, ale też nie zapominajmy, że Fujifilm no przez lata budowało pozycję tego X-T4, żeby to był że X, tej serii X-T, żeby to były aparaty dla zawodowców. No i wiesz, no i te aparaty są super szybkie. Właściwie wydaje mi się, że X-T4 na obecną chwilę może pomijając, wiesz, najnowsze Canony czy A1 zaprezentowaną w zeszłym tygodniu,
To jest jeden z najbardziej uniwersalnych aparatów na rynku. No i to do ludzi przemawia, bo wiesz, tym aparatem robią zdjęcia ślubniacy, robią zdjęcia reporterzyści, pewnie na eventach też daje radę. No może to nie jest aparat, wiesz, który bym zabrał do fotografowania, nie wiem, meczu piłkarskiego, czy wiesz, tego typu sytuacji, ale naprawdę to jest sprzęt, którym można zrobić wiele i który się po prostu tego nadaje, więc absolutnie wydaje mi się, że APS-C może być uważany za system profesjonalny. No na pewno jest tak wykorzystywany, jak widzimy. O, jakaś lampa nam tutaj gaśnie. Wiesz, też jakby dużo filmowców używa systemów APS-C i to też jest mocna strona tego Fujika. No w obecnej chwili w tej cenie nie wiem, czy jesteśmy w stanie kupić aparat, który daje nam lepsze możliwości pod względem rejestracji wideo. Także to trzecie miejsce jest zasłużone w pełni i no myślę, że wiesz. No dobrze, niech będzie. Okej, okay, mamy trzecie miejsce. A EOS 1DX Mark III, czy to jest aparat, który, nie wiem, bo tak się zastanawiam, czy lustrzanki dzisiaj nadal są takimi aparatami, które są ważne, czy już tak przechodzą trochę do lamusa. Tutaj jakby no, wybór profesjonalisty, że jednak lustrzanka tak, troszkę mnie zaskoczyła. Że jednak lustrzanka cię zaskakuje. Tak, tak. Wiesz co, no, ja może się odniosę nawet do artykułu, który dzisiaj pisałem. Były wyniki dostaw i aparatów za ostatni rok. No i po raz pierwszy bezlusterkowce wyprzedziły lustrzanki pod względem ilościowym i pod względem wartościowym. Także rzeczywiście, no, powoli lustrzanki odchodzą do lamusa. No i trzeba sobie to po prostu powiedzieć, wiesz, prosto w oczy, że pewnie za 5 lat czy ileś, no już w ogóle nie będzie lustrzanek. Zresztą już teraz producenci zapowiedzieli, że nie będą rozwijać nowych systemów lustrzankowych. Canon mówił, że skupi się wyłącznie na bezlustrach. To były komunikaty, wydaje mi się, odnośnie obiektywów, ale tak patrząc po tym, co się dzieje, to wszystko się chyba odnosi też i do korpusów. Ostatnio Nikon też informował, że przecież skupi się teraz wyłącznie na systemach bezlusterkowych, żeby ograniczać te straty finansowe. No więc gdzieś nieuchronnie lustrzanki odchodzą do lamusa, ale mimo wszystko, jak spojrzysz na fotografów prasowych, jakichś właśnie ludzi pracujących przy eventach, przy relacjach meczy, to wszyscy ci ludzie pracują cały czas na jedynkach, na D5-kach, może D6-kach Nikona. I wiesz, oni być może byliby zainteresowani kupieniem nowego Sony A1 czy Sony A9, ale oni, wiesz, też wszyscy swojego czasu zainwestowali w sprzęt, w obiektywy, które dobrze znają. I wydaje mi się, że po prostu w tym segmencie pro te lustrzanki będą znikać najwolniej, no bo po prostu to są przyzwyczajenia, które ludzie wypracowali sobie przez lata. Myślę, że to się zmieni, no jak Canon i Nikon wypuszczą profesjonalne korpusy bezlusterkowe i rzeczywiście ci ludzie zobaczą, że one nie są w stanie zaoferować to, co lustrzanki. I wiesz, i wtedy też myślę, że będą przychylniej patrzeć na te dokonania tych innych firm typu Sony, znaczy innych, no to też są liderzy rynku, ale powiedzmy nie w tym segmencie jeszcze, nie? No więc myślę, że jak już to się na dobre się rozbucha ten świat bezlusterkowców, to i też ludzie zaczną przechodzić do innych systemów, no. A wiesz, tak słuchałem, nie chciałem przerywać. Zastanawiam się jednak nad... Tak jak powiedziałeś, nadal profesjonaliści pracują na meczach. Ja bardzo często właśnie tam widzę Fuji. Być może widzisz. I też bardzo często, oczywiście dzisiaj, widać tam Sony. I to Sony jest coraz częściej, powiedziałbym, wypierającą firmą i inne marki. W lustrzankach tak, Canon, DX5, no ale generalnie ja tam widzę cały czas tą optykę kanonowską, która się rzuca tak pięknie w oczy. I wiemy, że te lustrzanki nadal będą, ale tak myślałem właśnie, że w pewnym momencie, kiedy Canon wypuścił bezlusterkowca, mamy to Pro,
są adaptery, to te obiektywy nadal pracują, ale właśnie tutaj jest więcej tych już R-ek, a nie DX-ów. I jasne, ale nadal bierz pod uwagę, że to nawet RK, Canona R5 czy R6, to nie są aparaty pozycjonowane na równi z jedynką lustrzankową. Więc zarówno Canon, Nikon jeszcze mają przed sobą do pokazania taki profesjonalny korpus, jak zrobiło ostatnio Sony. I wiesz, no i myślę, że od tego momentu będziemy patrzeć, jak to się zmienia. Ale absolutnie, no wiesz, jakby nie ma co ukrywać, że bezlusterkowcy dają no, dużo więcej możliwości, powiedzmy może swobody fotografowania od lustrzanek. Tylko no mówię, wydaje mi się, że kwestią, znaczy jakby największym problemem jest jakby przekonanie osób, które wiesz, no od lat pracują na tych systemach, no to trudno nauczyć, wiesz, starego psa nowych sztuczek, jak to mówią za granicą. Tak, i to sobie bardzo dobrze przypominam, kiedy ja bawiłem się Olympusami, pierwszymi Soniakami, tak ktoś mówił mi, że lustrzanka, bo duża, to jest profesjonalna, a tymi zabawkami to nikt nie będzie normalnie pracował. Tak samo było w czasach, kiedy wchodziła cyfra. Też przecież mówiło się, że no cyfra to jest do amatorskiego fotografowania, a profesjonalista będzie i tak robił na 4x5 cali na jasne. No, wiesz, wszystko co nowe budzi jakieś wątpliwości po prostu. No, ludzie muszą się opatrzeć, przyzwyczaić i przede wszystkim poznać to na własną rękę, żeby zobaczyć jak to działa. No nadal u nas, nie wiem czy tylko na polskim rynku, ale przede wszystkim no, gdzieś pokutuje ten mit lustrzanki, nie? Który jeszcze tam jest powiedzmy z lat 2000, gdzie po prostu mówiło się, że jak chcesz mieć dobre zdjęcia, no to kup lustrzankę. Nie? No i ludzie szli i kupowali lustrzankę zestaw za... Martyny. Tak, kupowali wiesz, lustrzankę za 1500 zł z obiektywem kitowym, no i potem się okazywało, że no, to jednak może nie robi takich zdjęć, jakbyśmy chcieli, no bo to jednak obiektyw jest ważniejszy, ale jakby wiesz, tego ludzie jakby nie wiedzą. Ale gdzieś ten mit lustrzanki urósł i cały czas funkcjonuje. Teraz powoli, wiesz, no powoli wszyscy starają się komunikować, że te bezlusterkowce też są jakby no, pełnoprawnymi aparatami, ale wydaje mi się, że nadal jak pójdziesz na ulicę i powiesz ludziom bezlusterkowiec, to oni wiesz, nie będą wiedzieli o co chodzi. No, nie? Tak, jak ktoś się nie zna na aparatach, to nie ma o tym pojęcia. Bardzo fajnie tutaj Rafał napisał, problemem nie jest już przekonanie fotoreporterów do nowych technologii, problemem jest słabość rynku fotografii prasowej i niskie dochody fotografów. Rafał, w 100% masz rację i dlatego no właśnie wielu znajomych reporterów stwierdziło, że woli nie dźwigać DX-a albo najlepszego D w Nikonie, tylko kupi sobie bezlusterkowca i zrobi to samo, także dlaczego nie? I sięgnijmy dalej, co tam mamy. Ja tak pomyślałem, że profesjonalny aparat to jedno, a można by tutaj się zastanowić nad amatorskim aparatem. I zobaczcie, amatorski aparat, co ciekawe, pierwsze miejsce Fuji. Drugie miejsce Olympus, OMD, tak, to jest ciekawe, dziesiątka prawda? Mark IV. Czyli Olympus wreszcie ma swoje 5 minut. I trzecie miejsce Sony ZV-1, czyli aparacik dla vlogerów. I to mnie naprawdę zaskoczyło. Czyli dziś kompakt nie jest obciachem. Ale to ci zaskakuje naprawdę? W sensie wydaje mi się, że jakby... Bo to jest aparat do vlogowania, nie? Gdzieś. Tak, ja mam wrażenie, tak, że... ale wiesz, nawet instagramerzy, vlogerzy lubili sobie kupić lustrzaneczkę, kawał aparatu, no to ja już jestem na pewnym poziomie, no to ja już mam dobry sprzęt, musi to być widać. A tu ktoś wybiera małego Soniaka, który jest naprawdę rewelacyjny, ja go uwielbiam. Miałem przyjemność zabawy, sam też mam małego kompakcika RX100 Mark III i uważam, że on ma już tyle lat w sumie, jest zajechany, ale niezniszczalny. I co najciekawsze, do dzisiaj jego jakość zdjęć z tego aparatu jest, powiedziałbym, aktualna.
Tak, tak. Nadal nie można powiedzieć, że to jest słaby aparat, bo już jest przestarzały. RX 100 jest naprawdę super serią i nawet ta pierwsza generacja uważam, że cały czas daje radę. Wiesz, ja pamiętam, mieliśmy w redakcji przez chwilę tą pierwszą, czy nawet może cały czas mamy pierwszą generację. Ja go pożyczyłem mamie do jakichś zdjęć, wiesz, kiedyś na dwa dni. Ona była zachwycona, mówi, że taki fajny aparat, wiesz, do kieszeni zmieści i dobre zdjęcia robi i wiesz, lepiej niż z komórki. Także absolutnie tak. A jeżeli wracając do ZV1, to mnie to zupełnie nie zaskakuje, bo wiesz, spójrz, co się dzisiaj dzieje w internecie, jak konsumujemy treści. Wszyscy, wiesz, wszyscy wrzucają na Instagrama jakieś storieski, jakieś reele, które są kopią teraz TikToka, nie? To wszystko idzie w stronę wideo, ale też ludzie, mam wrażenie, zaczynają zauważać, że smartfony, pomimo tego, że to wszystko idzie do przodu, to jednak gdzieś, szczególnie właśnie pod względem wideo, nie dają ci takiej, wiesz, takiego obrazka, takiej swobody. Też jeżeli chodzi o jakość dźwięku, są dużo gorsze. No i nagle przychodzi Sony, który mówi, wiecie, mamy fajny aparat kompaktowy, który ma, wiesz, użyteczny zoom, nagrywa świetny dźwięk, jeszcze jakąś tam ma, wiesz, stabilizację, nagrywa filmy 4K, slow motion, ma generalnie wszystko. I już zupełnie mnie to nie dziwi, no bo to jest też taka jedna z pierwszych pozycji kierowana dokładnie do tej grupy młodych osób, które właśnie tego potrzebują, tego szukają aparatu, który nie będzie ich kosztował, wiesz, 10 tysięcy złotych, tylko będzie kosztowało tam 3 z kawałkiem, czy 4, już nie pamiętam, ile kosztuje teraz ZV1. Także to dla mnie nie jest zaskoczenie, nawet myślałem, że ten ZV1 może gdzieś się plasować wyżej, aczkolwiek patrząc, że na drugiej i pierwszej pozycji jest Olympus i Fuji, to też mnie to nie dziwi, bo to są super aparaty, jakby w tym pułapie cenowym. No, szczególnie Fuji, to jakby w pełni zasłużone, uważam, miejsce i aparat, który z tego segmentu amatorskiego oferuje chyba teraz najwięcej, jeżeli chodzi o, wiesz, o swobodę obsługi, fotografowania, jakieś funkcje. No, ciekawostką jest ten Olympus OMD, powiem, wiesz, ci. Ja tak się teraz uśmiechałem, bo pomyślałem sobie, że co pojawia się nowy model, to mówi się o tym, że to jest już wszystko mający, coraz niższy model, który ma genialną jakość. Tak samo myślę o Olympusie, do którego pałam wielką miłością i uwielbiam Fuji za kolory, uwielbiam OMD za filtry artystyczne i genialną stabilizację obrazu, którą jako pierwsi mieli. I właśnie czytałem o Olympusie, że to jest już model, który nie kosztuje dużo, a jest już wszystko mający i to, co najlepsze. Tak samo jest właśnie z Fuji. I też się tak zastanawiam, czy to nie mogłyby być aparaty, które byłyby takim zaczątkiem fotografii profesjonalnej. Czy gdybym kupił sobie taki model Fuji XT200 i zakładając, że jestem na początku drogi zawodowej, to czy to byłby dobry aparat? Jak myślisz? Wiesz co, na pewno zależy od tego, co byś chciał fotografować i co robić, ale też trzeba brać pod uwagę, że no, przynajmniej w systemie Fuji to już oni naprawdę udostępniają dużo, dużo funkcjonalności z tych wyższych modeli w tych modelach amatorskich i wydaje mi się, że no, większym problemem i ważniejszą kwestią jest dobór obiektywu niż sam korpus w tym momencie. Nie? No bo tym Fujikiem XT200, mając dobry obiektyw, zrobisz tak samo dobre zdjęcie jak w Fuji XT4 czy tam Fuji XT30 czy właściwie jakimkolwiek innym Fujikiem. Nie? To jakby w zakresie jakości obrazu te różnice pewnie będą niewielkie. Nie pamiętam, czy Fuji i ten XT200 ma też tą matrycę X-Trans czy zwykłą, no ale mimo wszystko to nie jest zauważalna rzecz, jakaś zauważalna różnica w jakości. Mając dobrą optykę, zawsze zrobimy dobre zdjęcie, nawet no to nie jest słaby aparat, ale nawet aparatem z segmentu amatorskiego. Czy profesjonalny? No może tego XT200 nie zalecałbym brać na ślub czy na jakieś zlecenie, które naprawdę jest właśnie ważne. Właśnie o tym myślałem, taką pracę na początku się wykonuje, potem dopiero są poważniejsze zlecenia. Tak, ale myślę, że wiesz, no takiejś fotografii portretowej, czy nawet takich, teraz na przykład dużo osób, wiesz, pracuje w ten sposób, że po prostu robią ludziom zdjęcia na Instagram dla jakichś biznesów. To nie są rzeczy, które wymagają po prostu jakiejś, wiesz, topowej postprodukcji, czy
Maciek, ale 425 punktów autofokusa nie wystarczy, żeby zrobić wesela? No, może wystarczy, wiesz, no trzeba by, ja już nie pamiętam, też nie miałem tego aparatu, nie testowaliśmy go, ale mieliśmy wcześniej pierwszą generację. Jakby tam autofokus działa, wiesz, ja myślę po prostu rzeczywiście w jakichś bardzo trudnych warunkach oświetleniowych, no on może wypadać nieco gorzej niż te topowe aparaty, ale absolutnie wydaje mi się, że do wielu, wielu rzeczy nie jest nam potrzebny dzisiaj, wiesz, super korpus. Nie? Mówię, jakby przede wszystkim optyka. No, jakby ludzie, mam wrażenie, często sobie nie zdają z tego sprawy, szczególnie osoby, które wybierają aparaty, pierwszy aparat swój lub aparat amatorski. Generalnie, wiesz, wiedzą, że chcą kupić aparat, wiedzą, że chcą robić lepsze zdjęcia, ale nie do końca rozumieją to, że wiesz, że aparat, ten zoom kitowy nie da im takiej jakości, jak wiesz, stałka za 6000 zł i wydaje mi się, że to trzeba też uświadamiać ludziom, bo no, gdzieś ta świadomość tego jest niewielka, szczególnie jak zaczynamy, nie? Potem oczywiście już poznajemy. No, świadomości brakuje właśnie, bo to też obserwuję na grupach na Facebooku. Dużo pytań jest, a co kupić, co polecacie, czy jest dobre. Wiesz, to teraz skoczyliśmy na zaawansowany aparat roku i tu pierwsze miejsce Nikon Z5. Nikon, który taki jest cichutki ostatnio, jego prawie nie ma. No bez przesady, wiesz, ta Z5 to wydaje mi się jest naprawdę taki jeden z bardziej oczywiście interesujących aparatów on teraz jest, dla amatorów. Tak, oczywiście. Znaczy, ale w porównaniu, wiesz, na przykład do tego, co się dzieje w Canonie, w Sony, to mam wrażenie, że ten Nikon jakby troszkę się wycisza. Ja też słyszę takie głosy od znajomych fotografów, mówią, że ten Nikon robi się troszkę jak Pentax, bo gdzieś tam stoi z boku, rzadko robi hałas i pytanie, czy to coś będzie z tego Nikona, czy nie będzie. Wiesz, ja tu jeszcze sobie pozwolę wymienić dwójkę i trójkę na pudle. Drugie miejsce Sony A7C i trzecie znowu Fuji XS10. Tak, to też ciekawy aparat. Wiesz, ale co byś chciał wiedzieć a propos tego, bo mogę, wiesz, opowiedzieć ci kilka jakichś swoich wniosków na temat tych pozycji, ale może chcesz o coś zapytać. Wiesz, ja dzisiaj się zastanawiałem nad modelem Sony A7C i takie moje było gdybanie, że no to jest taki aparacik bardzo przypominający serię 6000. I miałem wrażenie, że to jest model dla ludzi, którzy pracują na APS-C, a mają, to jest taka propozycja dla nich przesiąść się na pełną klatkę. Być może tak, no wiesz, Sony ten aparat reklamowało jako najmniejszą pełną klatkę, taką systemową. Ona oczywiście tam chyba Sigma FP jest jeszcze mniejsza, ale ona jest troszeczkę, nie ma wizjera chyba w Sigma FP, z tego co pamiętam. Tutaj ten wizjer mamy, chociaż no ten wizjer to jest też pięta Achillesowa tego aparatu, nie ma co ukrywać, ale wiesz, wydaje mi się, że czy to jest aparat dla ludzi, którzy mają się przesiąść za PSC? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest aparat też dla osób, które przede wszystkim filmują. Zauważ, że tam jest dosyć mocny nacisk położony na te wszystkie funkcje wideo, wiesz, odchylany ekran. Już nie pamiętam, co tam. No, jest też dużo systemowych jakichś tam usprawnień. Sama ergonomia. Więc to też. A, no być może tak, no dużo ludzi na APS-C filmuje, więc dla nich tak, to na pewno będzie takie przesiadka. Mam wrażenie właśnie. Przeglądałem dzisiaj przed południem, wczoraj wieczorem jeszcze ten plebiscyt i próbowałem wyciągnąć takie wnioski, takie moje. Nie sugeruję się, nie czytam. Ja po prostu coś sobie tam wymyślam, coś się roi w tej mojej małej głowie. No i tak sobie wymyśliłem, że to jest taka zachęta. Rafale, jeśli jesteś nadal, Rafał Wylegała, czy dobrze kombinuje, że to jest taka zachęta dla APS-owców, żeby weszli w pełną klatkę? No dobrze, to Rafał może nam napisze, a my w tym momencie zajrzymy na pierwsze miejsce. Właśnie, ten Nikon Z5, taki... No. Wiesz, proszę, przekonaj mnie. Przekonać ci. Wiesz, no, rzeczywiście o strategii Nikona można by powiedzieć wiele. Rzeczywiście, no, na obecną chwilę wydaje się, że jakby gdzieś Nikon goni tą konkurencję bezlusterkową, no bo powiedzmy te modele Z6II, Z7II to jest dosyć skromna aktualizacja względem tej pierwszej generacji. No ale oni mają takie właśnie ciekawe strzały, widzisz, jak na przykład chociażby to Z50 nawet, to takie APS-C, które wyszło
w zeszłym roku. I to jest taki aparacik, no rzeczywiście podgryza go pewnie Fuji mocno, ale jest to bardzo ciekawa, wiesz, propozycja dla amatorów. No i jest Z5, która jest pełną klatką i rzeczywiście ten aparat nie jest jakiś super szybki, szczególnie tam pamiętam, że były problemy z autofokusem w słabym świetle, ale wiesz, on ma fantastyczną ergonomię, no i jakby tam jest wszystko, to właściwie jest przełożenie ergonomii z tych wyższych puszek Z6, Z7 na puszkę amatorską. I wiesz, no i masz pełną klatkę, niewiele cię naprawdę w tym aparacie ogranicza. No a kosztuje też dużo mniej niż te profesjonalne modele. Oczywiście tam pojawiają się głosy, że lepiej kupić pierwszą generację Z6, która jest wyceniona podobnie. Ale mimo wszystko jest to aparat też dobrze, wydaje mi się, trafiający w swoją niszę. Czyli właśnie powiedzmy ludzi, którzy szukają aparatu, pierwszego aparatu do zleceń. Nie aparatu, którym zacznę robić dobre zdjęcia portretowe, zacznę zarabiać po prostu na fotografii. No i to jest świetna pozycja, którą gdzieś tam, wiesz, w świecie bezlusterkowym zapoczątkował Canon tym modelem RP. No i teraz podążają za tym inni, Nikon, Sony A7C, no to jest aparat już wyżej wyceniony, ale to też jest taka tego typu, mam wrażenie, pozycja, gdzieś, wiesz, takie, chociaż no to jest bardziej do filmowania aparat, ale gdzieś jest ten trend tych tańszych, pełnych klatek coraz bardziej widoczny, no bo on po prostu znajduje odzwierciedlenie, wiesz, w potrzebach rynku. Czyli pełna klatka, ten obrazek jednak jest ładniejszy, jest bardziej plastyczny. No pewnie, że. Znaczy, no. Większa matryca, tym no jest taka większa magia i trochę to przypomina właśnie ten analog. No i okej, okay, niech się dzieje, niech te matryce będą coraz większe. A co sądzisz w ogóle o ilości pikseli? Czy potrzebujemy... Bo patrz, było kiedyś tak, że 12 to już jest dużo. Tak. Potem było, że no 20 to już będzie naprawdę rewelacja, potem 30 i teraz tak przekraczamy następne bariery, doszliśmy do 50, już jest stówka. Tak. I co będzie dalej? No wiesz co, to jest taki temat dość kontrowersyjny, myślę. Wiesz, w wielu sytuacjach albo i w większości ta wielka rozdzielczość nie jest nam potrzebna. Aczkolwiek są sytuacje, gdzie jest. No ja tu mówię o przykładach fotografii reklamowej, wiesz, modowej, gdzie te zdjęcia, to nawet nie chodzi o to, że jest potrzebna ta rozdzielczość, żeby te zdjęcia duże drukować, bo wiesz, na billboardach masz sobą rozdzielczość i tam nawet wiesz, pewnie z 12 megapikseli tego billboarda zrobisz niezłego, albo i mniejszego, mniejszej rozdzielczości, ale też trzeba pamiętać, że klienci lubią teraz, wiesz, mieć jakby możliwość manipulowania formatami, żeby te zdjęcia kadrować. No więc te wysokie rozdzielczości oczywiście są potrzebne, często też klienci sami zaznaczają, że wiesz, że do tego zlecenia chcą mieć aparat 50-megapikselowy, nie? No bo po prostu to też robi wrażenie, a też te pliki są większe i potem ułatwiają manipulacje w postprodukcji, ale gdzieś no wydaje mi się, że do większości sytuacji ta duża rozdzielczość nie jest potrzebna. Ja myślę, że wiesz, no większość klientów nie potrzebuje takich prawdziwych high-resów na obecną chwilę. Wiesz, jakich rozdzielczości używamy w internecie? Jak, no, w internecie teraz wszystko się ogląda, co 2000 pikseli, no to no jest tak. Jakiś max, który wyświetlasz. Wiesz, ekrany smartfonów też nadal nie jest to rozdzielczość nawet 4K w większości. Znaczy, większość jest Full HD wyświetlaczy. Tak. I to też się nie zmienia już od kilku lat, od paru dobrych lat. Gdzieś cały czas funkcjonujemy między Full HD a 4K. Pewnie to przejście na 4K nastąpi w ciągu kilku lat, no ale po prostu wydaje mi się, że no, nie ma gdzie zobaczyć tej wysokiej rozdzielczości w takim użytkowym znaczeniu, nie? No oczywiście mówię, segment pro, segment jakiejś fotografii reklamowej, to jest zupełnie inny temat i tam rzeczywiście te rzeczy się przydają. No też są ludzie, którzy wiesz, lubią sobie wydrukować jakiś krajobraz w super rozdzielczości i wiesz, oglądać to z odległości 30 cm i jasne, to robi wrażenie, ale no takich sytuacji nie będziesz miał wiele w życiu codziennym, wydaje mi się. No i idziemy w drugą stronę, czyli filmujący aparat roku 2020. No i wygrywa Sony A7S Mark III, 36% głosów. Na drugim miejscu mamy R5, znowu R5.
15%, i na trzecim miejscu Lumix S5. Tak. W sumie chwalony aparat, ale też trzeba pamiętać, że no jakoś te Panasoniki nie mogły się przebić. I ja wiele dobrego mogę powiedzieć o tak swojej doświadczeń o pracy z Panasonikiem. Trochę musiałem się dogadać na początku z autofokusem, który się uczył. I może przez to, że jakieś głupoty próbowałem fotografować, to się głupot nauczył i dopiero jak go zresetowałem, to zrozumiało, o co mi chodzi, jak zacząłem robić pierwsze portrety. Ale też ja się nauczyłem, bo to jest, jak się nie przeczyta instrukcji. Uczymy się na własnych błędach. Także Panasonic jest takim troszkę niedocenioną marką, bo jednak te aparaty były całkiem fajne. No, ma jak każda. Są cały czas fajne. Tak, są fajne. Tak naprawdę jest genialna też optyka, tylko czegoś zabrakło i nie przebili się tak jak właśnie Sony, Canon, Nikon. Wiesz co, ja myślę, że Panasonic to po prostu nie jest sexy, nie? Jakby to, trochę tak mogę to określić. To są super aparaty. Rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o pełną klatkę, one gdzieś odstają pod względem autofokusu od tych najnowszych systemów detekcji fazy Canona i Sony. Ale one też wydaje mi się, że są bardzo, bardzo często wybierane przez filmowców. Właśnie stąd też pewnie ta S5, która naprawdę teraz pod względem funkcji filmowych w tym pułapie cenowym takich profesjonalnych funkcji filmowych, no jest chyba jednym z najbardziej uniwersalnych aparatów. Tak samo wcześniej ta S1H, no to przecież chyba był pierwszy aparat, który był zatwierdzony przez Netflixa jako pełnoprawna kamera, wiesz, do produkcji filmowej. No właśnie, filmowcy polubili ten aparat, powiedzieli, dobra, autofokus nam nie jest potrzebny, tak. Mamy te swoje wspaniałe, wielkie szkła. Wiesz, Panasonic ma też długą historię jakby sprzętu filmowego, wiesz, te kamery Varicam, no gdzieś ta świadomość Panasonica wśród filmowców jest duża. Czyli no ta najwyższa półka była, tak. No jest nadal i no próbowali zejść troszkę z tego nieboskłonu, no okazało się, że tutaj będzie im się trudniej przebić. Tutaj właśnie lepiej się ma Canon, a najlepiej się ma Sony ze słynną serią A7S. No tak, no to nie ma się co dziwić, bardzo uwielbiam też. Aparat. Czułość, dynamika, no i te 12 milionów, które, no ja myślę fotograficznie, to ja wiem, że to jest aparat dla filmowca, ale ja go zawsze używałem jako aparatu fotograficznego i więcej pikseli mi nie potrzebowałem. Mnie po prostu powalała czułość i lubiłem fotografować właśnie prawie w zupełnej ciemności i te zdjęcia były genialne. Tak, a ty powiedz coś o filmowaniu, bo to filmowanie jest naprawdę na genialnym poziomie. Co ciebie urzekło w tym aparacie? W Sony A7 III, wiesz, no... Przede wszystkim mam wrażenie, że to jest aparat, który naprawia wiele, powiedzmy, niedociągnięć dwójki. Wiesz, już, żeby ci wszystko szczegółowo powiedzieć, musiałbym zajrzeć do tego, co pisałem pół roku temu, ale, nie, ale tak generalnie... Jeden smaczek, taką wisienkę. Autofokus lepszy, bo... Tak, no wiesz, przede wszystkim... Dużo słyszałem właśnie o autofokusie, że jest naprawdę genialny. Tak, no to wiesz, to cała ta technologia jakby rozwijana w różnych korpusach, ona się gdzieś tam łączy. Nie, tutaj mamy po prostu korpus, który wyszedł w dobrym dla siebie momencie, mam wrażenie. Może on troszeczkę wyszedł, wiesz, za późno względem tego, że powiedzmy Canona, który zrobił dużo szumu wcześniej, Sony wyszło tam 2 miesiące później, ale no, wiesz, no, pod względem możliwości nadal jest, wydaje mi się, to aparat bardziej przystosowany do pracy filmowej od takiej R5, która zresztą daje też super obrazek. Ale chodzi o to, że no R5, jak wszyscy już dobrze wiemy, jest dosyć mocno ograniczona tym kwestią przegrzewania się, która gdzieś w tym Sony A3 nie jest aż tak, wiesz, zaakcentowana, że tak powiem. Więc jest to po prostu bardziej praktyczny aparat. No i myślę, że wszyscy filmujący i osoby, które jakby, wiesz, potrzebują sprzętu do takiej pracy, wiesz, przez cały dzień, czy po prostu jakiejś takiej swobody, szukają swobody pracy, no wiesz, wiedzą, że tam znajdą to, czego oczekują. To jest już taki, wydaje mi się, ostatni krok przed aparatami, właściwie przed kamerami filmowymi, nie? No bo to też
trzeba sobie troszeczkę rozgraniczyć jakby potrzeby rynku. Gdzieś mam wrażenie, że ludzie, którzy, że mamy segment filmowców, którzy pracują na profesjonalnych kamerach i oni nie będą pracować na aparatach, chociaż na razie przynajmniej, chociaż one by nie wiadomo jakie były super, bo mają, wiesz, bo po prostu mają ten workflow już rozpracowany z kamerami, no i po prostu ten jest poważniejszy sprzęt, dostarczający też jakby, no mimo wszystko lepszej jakości obrazu. No ale w momencie, gdy potrzebujesz, wiesz, zrobienia filmów reklamowych dla jakichś, generalnie wszystko, wszystkich takich mniejszych zleceń lub nawet i większych, ale nie wymagających kamery filmowej, no to te A7 S3 załatwia ci właściwie wszystko. No nie wiesz, nie potrzebujesz sięgać wyżej. Dla mnie byłby to i genialny aparat i kamera, która po prostu ma 10 razy więcej niż ja mógłbym potrzebować, nawet bym wymyślił sobie, że chcę być filmowcem. No i ma 8K, co dla mnie jest szokujące, bo ja jeszcze nawet nie kupiłem sobie telewizora 4K, a tu już jest 8K. To może przeskoczę jedną generację. Tak, nie, no właśnie to też mam wrażenie. Jak ignorant. Ale mam trochę wrażenie, że gdzieś ten postęp technologiczny troszeczkę wyprzedza już realne potrzeby. No ale wiesz, no 8K wiadomo, to jest trochę marketing, ale jest, wiesz, ale też A7 S3 na przykład oferuje ci fantastyczne 4K razem z slow motion do 120 klatek na sekundę, tak. Czy nawet do 180, już nie pamiętam. W każdym razie no, to otwiera dużo, dużo nowych możliwości, jeżeli chodzi o samo jakby filmowanie w 4K, no bo zauważ, że te wcześniejsze modele jednak się trochę ograniczały, te 4K było do 30 klatek na sekundę, więc na przykład montując filmy, chcąc nagrać sobie materiał, jakiś taki lekki slow motion, spowolnienie nawet 60 klatek do 30, no to w tym momencie już masz problem ze starszymi aparatami, którymi byś chciał to zrobić, no bo tam już nie nagrasz szybciej, żeby spowolnić. No tutaj nagle masz i możesz sobie, wiesz, masz pełną swobodę filmowania w 4K, no więc jakby to już się staje takim narzędziem, które ci pozwala w pełni wykorzystać tą jakość 4K i po prostu na tej płaszczyźnie pracować. No 8K to wiesz, no to jeszcze za kilka lat pogadamy na pewno. No dokładnie tak. Moi drodzy, dobrze. Aparaty mamy za sobą. Ja tak się zastanawiam, co dzisiaj jest też ważne, czy aparaty, o czym się częściej mówi, bo ty jako redaktor siedzisz w tym głębiej i czy więcej dzisiaj, większe jest zainteresowanie filmowaniem czy fotografowaniem? Jak to jest, jak to balansuje na rynku? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim trochę się zrobiła taka sytuacja, że dzisiaj trzeba być i fotografem, i filmowcem. Wiesz, dużo klientów oczekuje, że i zrobisz zdjęcia, i nagrasz jeszcze jakiś backstage, i film promocyjny, i coś, i więc po prostu chyba jest parcie na jedno i drugie. Na pewno wydaje mi się, jest bardzo zaakcentowany rynek wideo, no bo wystarczy spojrzeć, co się dzieje na YouTubie. No, generalnie to jest gigantyczna społeczność twórców, którzy cały czas coś wrzucają, coraz więcej ludzi to robi i jakby to gdzieś tam dociera coraz do tych niższych segmentów. Ludzie już jakby tworzą smartfonami ciekawy content, więc jakby parcie na wideo jest mocne, co zresztą widać po specyfikacjach aparatów nowych, bo wszyscy próbują upchać tam dużo funkcji filmowych teraz i sprawić, żeby były jak najbardziej dostępne. No ale sama fotografia, wiesz, no zawsze będzie interesować ludzi, no bo to jest trochę zupełnie, to jest zupełnie inne medium, które też posługuje się trochę innym językiem, inną narracją, wydaje mi się, nie? No i to gdzieś to trzeba rozgraniczać. Ale czy coś jest bardziej teraz, czy coś jest bardziej trendujące, że tak powiem, to nie wiem. No myślę, że film jednak. No, tak, gdzieś chyba wiesz. Tak. Ja też tak stawiam na to, że dzisiaj więcej się mówi o filmie niż o fotografii. Dobrze, no to poszukajmy czegoś, co jest bardzo uniwersalne i do filmu, i do fotografii. Moi drodzy, optyka, profesjonalny obiektyw roku 2020. I co wygrywa? Sigma 85-1.4. Na drugim miejscu mamy... O! Tak, to jest ciekawa armata. To jest ciekawostka, tak. Olympus 150-400-4,5. Z konwerterem wbudowanym. Trochę mi to Canona przypomina. Ale kolorystycznie czy po... Czy... Nie, no model, który też miał wbudowany konwerter. Tak, oczywiście. Taka. No i trójeczka, znowu Fuji 50 ze światłem i jeden.
No i tak, zaczniemy od tej 50, bo jest ostatnio moda na obiektywy super jasne, obiektywy, które no mają piękne rozmycie, ale tam się ma dziać, bok. I tutaj częściej się wykorzystuje starszą optykę, żeby się działo. Miałem też gościa, który pokazywał możliwości właśnie swojej fotografii portretowej, możliwości wielu obiektywów, i tam naprawdę się dużo działo. Ale te współczesne obiektywy, taka 50 Fuji, ona jest klinicznie doskonała i tam się za wiele nie dzieje, więc ja się zastanawiam, no po co? Wiesz, no, pytanie, na czym ci zależy? Ja myślę, że no, jest, jeżeli ktoś lubi tę estetykę błędu, powiedzmy, no to. Ładnie to nazwałeś. No wiesz, nie wiem, jak to nazwać. No, Tak, jasne, jestem estetą. jest dużo starych szkieł, które no, dają fantastyczny obrazek, mają swój charakter i zupełnie się nie dziwię, że ludzie je, wiesz, podpinają do nowych korpusów, no bo rzeczywiście to jakby trochę omijasz właśnie tą taką cyfrową doskonałość dzięki temu. No ale wiesz, zapotrzebowanie na te powiedzmy na technicznie dobry obrazek, bez jakiejś dystorsji, bez jakiejś chamskiej aberracji, która ci gdzieś wyłazi w rogach, wiesz, w światłach, no i jest cały czas duży i mi się wydaje, że no, szczególnie jeżeli pracujesz i to nie chcesz pokazywać ludziom, wiesz, zdjęć, które po prostu wyglądają w jakiś tam sposób źle, czy są obarczone jakimiś wadami, szczególnie w reklamach, znaczy szczególnie jakiejś takiej komercyjnej fotografii, więc no pewnie dlatego te obiektywy cały czas powstają i coraz jaśniejsze i coraz lepsze. I one rzeczywiście naprawdę są pod względem technologii, no są super. Wystarczy spojrzeć na to, co robi ostatnio Sony z tymi obiektywami GM. Oczywiście one niektóre mają swoje wady, ale wiesz, pod względem ostrości to co jest jakieś, wiesz, one biją rekordy, czy jakiegoś tam kontrastu. Więc też bierzmy pod uwagę to, że te jasne obiektywy też były gdzieś wcześniej, no może wśród starych analogowych szkieł, no ale tam, żeby cieszyć się jakimś obrazkiem, który wygląda dobrze, musiałeś się mocno domykać. Teraz już te szkła na pełnej dziurze działają bardzo dobrze. No więc to też jest jakaś wartość dodana dla ludzi, którzy chcą zainwestować w tą nowszą optykę. No okej, przekonujesz mnie, no dobrze. No to teraz drugi temat, Olympus. I tak myślę, że Olympus poszedł w stronę, może nie fotografii sportowej, bo tam, gdzie potrzebne są teleobiektywy, przyroda, fotografia sportowa. I wydaje mi się, że to razem ten obiektyw plus 1X EM1, to jest właśnie taka propozycja dla ludzi, którzy chcą troszkę pochodzić po bagnach, lasach i pofotografować jakieś żubrzyki. Tak. No i w ogóle mam wrażenie, że gdzieś Olympus od pewnego czasu jakby skręcił w stronę właśnie fotografii przyrodniczej, że jakiejś przyrodniczej czy nawet krajobrazowej. No generalnie po prostu takiej, gdzie te aparaty się sprawdzają dobrze, nie? No bo to nie ukrywajmy, że mikro 4 trzecie to są ten format matrycy, to jest, no, ma problem w słabym świetle, więc pomimo, że powiedzmy mamy EM1X, który jest super szybkim aparatem i właściwie profesjonalnym korpusem, no on już w takich warunkach powiedzmy jakichś wydarzeń sportowych, gdzie musisz wchodzić, wiesz, na ISO 6400 czy wyższe, to po prostu no, nie będzie sobie Nie dawał sprawdzę. rady. Dlatego widzisz, dlatego jakby Ale Olimp. przyroda też potrzebuje wysokich czułości. I wiesz, czekałem właśnie, kiedy dojdziesz do tego momentu, pomyślałem, że wskoczę ci w No. zdanie, czy właśnie, czy Olympus może być postrzegany jako marka profesjonalna ze względu na małą matrycę i niską czułość? Wiesz co? Jak najbardziej, bo jakby on wygrywa innymi zaletami. No, przede wszystkim to jest rozmiar szkieł. No, spójrz na ten obiektyw. To jest ekwiwalent 300-800. 300-800 mm Z konwerterem do i 1000. tak, no i on jest gdzieś, wiesz, takiego rozmiaru, nie? To nie jest duży obiektyw. To jest Tak, jak, tak. ja wiem, jak 70-300 jakieś, wiesz, takie pełnoklatkowe. To jest obiektyw, który możesz włożyć do plecaka i się z nim przejść, a wiesz, a masz po prostu efekty jak z jakiejś armaty Canona, która wiesz, ma metr długości, nie? Tak, i swoje waży. Tak, no więc jakby to tym wygrywa. Te aparaty mają świetną stabilizację. Na tę chwilę nadal to jest najlepsza stabilizacja na rynku. To są aparaty, które ci pozwalają z ręki utrzymać czasy rzędu, wiesz, 2 sekund albo i więcej. Oczywiście może nie z tym obiektywem, no bo to już jest długie szkło, ciężej to stabilizować. Ale jak najbardziej wydaje mi się, że jest to aparat profesjonalny w konkretnych zastosowaniach, właśnie fotografia przyrodnicza na przykład, nie?
I w tym się sprawdza świetnie i zupełnie się nie dziwię, dlaczego miałby ktoś na przykład porzucić pełną klatkę dla Olympusa. Oczywiście, wiesz, jakby fotografujemy przy jakichś zaporowych czułościach, to ziarno wyjdzie i tak dalej, ale no, też pamiętajmy, jak te zdjęcia oglądamy, nie? Gdzieś, większość ludzi, przy oglądając w mniejszych rozmiarach, nie zauważy tego, że tam to ziarno jest gdzieś większe, czy te zdjęcia gorzej wyglądają przez to. Jakby... Ale ziarno ostatnio jest modne. Tak. Jak najbardziej. Teraz się dodaje ziarno, także... Więc wydaje mi się, że Olympus znalazł dla siebie jakąś taką dosyć ciekawą niszę, którą gdzieś tam stara się eksplorować. Czyli szuka, po prostu gdzieś próbuje znaleźć i... Tak, no wiesz, no też no, widzisz, teraz Olympus już właściwie już nie jest, znaczy jest nadal Olympus, ale został sprzedany, jak zapewne wiesz. No i zastanawiamy się, zobaczymy co to będzie, właściciel. Jest to bardzo ciekawe i sam się zastanawiam, wiesz, bo nie mam zupełnie pojęcia. Tam na początku, wiesz, były jakieś plotki, że oni mogą po prostu odsprzedać, wiesz, rozsprzedać tego Olympusa na części, no ale nie wygląda, z tego co tam ostatnio czytałem i nawet pisałem, no na to nie wygląda. Wygląda na to, że ta firma chciałaby, wiesz, tego Olympusa zrobić takim przykładem tego, jak można dobrze rozwinąć, wiesz, odkupioną jakąś, odkupione działo jakiejś firmy. Miałoby tak było. Tak, miejmy nadzieję. No, wiesz, to też dobrze pokazuje użyteczność Olympusa. Jeszcze ta kategoria aparatów chyba amatorskich, gdzie ten EM10 Mark IV tak. Był na drugim miejscu i wiesz, pod względem samych możliwości ten aparat prawie od dwóch generacji się niewiele zmienił, nie? Tam są jakieś drobne poprawki firmware'owe, trochę naprawili rzeczy, które zabrali w trzeciej generacji, a były w drugiej, nie? Ale mimo wszystko to jest nadal aparat, który jest super poręcznym narzędziem dla amatorów, dla ludzi, dla hobbystów, nie? Którzy nie potrzebują więcej, bo oni mogą dorzucić do tego też fajny, kompaktowy, jest taki obiektyw, ten 45 mm, chyba 1.7. 1.8. Czy 1.8, tak, 1.7 chyba jest z Panasonicą. To tak, jest generalnie ten sam obiektyw. I wiesz, no i masz fajny portretowy zestaw, który jest wielkości, no nie wiem, starej, małej lustrzanki. A właśnie, jeśli już mówimy o portretówkach, ja teraz na AliExpress znalazłem jakiś chiński do Micro 4 trzecie, nie pamiętam jak się nazywa ta firma, która wypuściła aparat i dwa kitowe zoomy i teraz do tego zrobili portretówkę za 200 zł. Czekam, przyjedzie pewnie za miesiąc albo i dwa i zobaczymy jak to jest chyba 40 chyba 2 mm właśnie 1.7, 1.8 jakoś tak. Zobaczymy, czy on będzie konkurencyjny jakościowo do obiektywów Panasonica czy Olympusa. No, ta chińska optyka, powiem ci, staje się jakąś tam taką dosyć znaczącą siłą, mam wrażenie, właśnie w tych, powiedzmy, w tym segmencie budżetowym. No, bo oni proponują bardzo jasne szkła w bardzo dobrych cenach. No, za grosze. Tak, za grosze. I oczywiście to są szkła manualne w większości. Ale tu jest autofokus. A, to jest auto, okej. Okay. Bo czekaj, bo o jakim producencie? Właśnie nie pamiętam nazwy. Bo masz, wiesz, ja nie wiem, Yongnuo, Seven Artisans, jakiś DJ Optical to... i... To nie, a jest jeszcze i Slowa, może. Nie. Venus oni zrobili Optics. Aparat też. Jest aparat. Na Micro 4 trzecie aparat. Nie pamiętam właśnie nazwy, kiedyś go na fotokinie widziałem. Aparat Micro. Wiesz co było? No to jest Xiaomi jeszcze. No chyba. Okej, okay. Ale oni robią też obiektywy teraz? No i teraz pojawił się portretowy. No aha, nie okay, wiem, kilka dni temu zajrzałem być na AliExpress, może, żeby poszukać sobie jakiegoś futerału do aparatu. Mhm. No i trafiłem na obiektyw, 200 chyba 2 złote, więc... No kupiłem, tak z ciekawości jak on będzie. To ciekawe, to ja powiem ci o tym Xiaomi, to obiektywie nie słyszałem albo już zapomniałem, no ale mówię, ale bo widzisz Xiaomi to rzeczywiście, oni mieli ten aparat, to był jakiś tam YI, YI chyba, tak to się nazywało ten tak. Model, ale mimo wszystko to było Xiaomi, oni coś tam próbują, no ale wiesz, no, ale oprócz tego wydaje mi się, że właśnie wyrasta taki segment tej chińskiej optyki, no, która się robi popularna i jestem bardzo ciekawy, jak oni będą konkurować w przyszłości, czy wiesz, czy staną się taką drugą Sigmą, która kiedyś była uważana, wiesz, za takie obiektywy słabe, za kundle. Tak, że one się szybko psują, tak zwane, może ta pierwsza seria taka była, że ona była bardzo awaryjna. Tak, no a nagle, wiesz, ta Sigma wygrywa w plebiscycie i no jest właśnie, używana. I teraz chciałem do tego dojść. Wiesz, tutaj nawet masz Sigmę podłączoną, widziałem. Tak, mam zoom Sigmy, tylko że jak dla mnie on ma jedną wadę, jest potwornie ciężki. No ale dobrze, wróćmy do tematu. Tutaj pierwsze miejsce Sigma 85-1.4. No i muszę przyznać, że jak wziąłem go z fotoformy do testów i był też live właśnie o tym obiektywie,
To ja byłem naprawdę bardzo zachwycony jakością, gabarytami, wagą. Z moją siódemką, trójką po prostu działało to cudownie i leżało po prostu w ręku, tak jak tak, trzeba. Tak, to też byłem zaskoczony rozmiarami, no bo to jest obiektyw, który jest praktycznie, no prawie że dwa razy mniejszy od tej wersji wcześniejszej. No bo tamta jest lustrzankowa. No tak, no ona jest po prostu zaadaptowana, nie? Tak. Była na potrzeby bezlusterkowców. No tak, no wiesz, no gdzieś w ogóle idzie ta, jest widoczny ten trend miniaturyzacji. Mamy tą Sigmę mniejszą, wydaje mi się, że kolejne Sigmy też będą jeszcze mniejsze, jeszcze również małe. No chociaż zobacz, spójrz, co zrobił niedawno Canon. Mamy 70-200 obiektyw, który jest wielkości, no nie wiem, no wiesz, taki jest, nie? No oczywiście się wysuwa. No ale jest po prostu kompaktowy też, tam 70-400, więc to wszystko idzie no, w stronę tego, żeby to było mniejsze i bardziej no, po prostu wygodniejsze, nie? To dobrze, że robią coraz mniejsze obiektywy, więcej będziemy mogli zabrać do walichy i nie nadźwigamy się, bo czasy, kiedy wkładaliśmy 5-6 obiektywów i lustrzankę do torby i to dźwigaliśmy gdzieś na sesję, mam nadzieję, że już minęło i teraz to będzie ważyło 1/3. Moi drodzy, co dalej? Cofniemy tutaj i po profesjonalnym obiektywie przychodzi pora na zaawansowane, czyli tak pomiędzy pro a wersją amatorską. I tutaj pojawia się Tamron 1770 ze światłem 2.8, 70-200 czwóreczka RF Canon, właśnie miniaturka. I na trzecim miejscu ciekawy obiektyw manualny 45-1.4 Irix. I co ty sądzisz o tym trzecim miejscu? O trzecim miejscu? Wiesz co, tak, to było pewne zaskoczenie, no bo to jest właściwie jedyny manualny obiektyw, który gdzieś załapał się do tego plebiscytu i znaczy, może były inne do oceny, ale jakby jedyny się załapał na podium. No ale zupełnie mi to nie dziwi. Wiesz, testowaliśmy ten obiektyw i on jest naprawdę bardzo dobry optycznie. Jest super skonstruowany, jakby ten pierścień ostrości chodzi z bardzo fajnym oporem. To tak trochę przypomina takie stare analogowe obiektywy, gdzie jednak musiałeś trochę w siły włożyć, ale też to dawało większą precyzję. No więc on jest naprawdę bardzo ładny, bardzo fajnie zrobiony i daje bardzo ładny obrazek. Nie jest obarczony jakimiś wadami optycznymi, które by, wiesz, przekreślały jego użycie w jakichś sytuacjach. No i też jest dobrze wyceniony, więc ja myślę, wydaje, że te wszystkie, wiesz, trzy czynniki jakby wpływają na to, że jest to jakaś ciekawa propozycja. No a ludzie też... Właśnie, i to jest następne pytanie. Dlaczego go ludzie wybrali? Czy to jest obiektyw, który dobrze się sprzedaje? Czy to jest obiektyw, który ludzie uznali, że to jest fajny, ale go nie mamy? Bo czasami tak jest, że dużo ludzi ocenia coś, nie, no jasne, czytając na przykład twoje opisy. Wiesz, myślę, że większość osób, które oceniają, wiesz, które głosują w plebiscycie, nie miało tego sprzętu w rękach, nie? No ale jakby gdzieś o nim czytają, wiedzą, oglądają zdjęcia, jakie robią. Czy to znaczy, że oni chcą go mieć, jeśli głosują na niego? Wiesz, czy chcą? No, nie wiem, pewnie tak. No gdzieś to musi, wiesz, jakoś odzwierciedlać jakieś chęci. No a przede wszystkim wydaje mi się, że to po prostu jest, wiesz, taki szacunek, oszacowanie jakby tego, co jest ci w stanie dać jakiś sprzęt w danej cenie. No i wydaje mi się, że tutaj to bardzo dobrze wypada. No to absolutnie nie jest to obiektyw budżetowy. Dlatego też, a wiesz, kosztując tam 2000 zł, już nie pamiętam, około 2,5 chyba. Nie pamiętam ceny. Musielibyśmy sprawdzić. Dżentelmeni o pieniądzach nie tak, rozmawiają. Tak, no w każdym razie jest to obiektyw, który no wiesz, o jasności 1.4, który jest dobry optycznie i w tej cenie jest jak najbardziej atrakcyjną propozycją, dlatego no, wiesz, nie dziwi mnie to. Jak gdybym wiesz, ja w ogóle lubię okolice 40 mm. Ja to jest bardzo, bardzo fajna ogniskowa, uważam, taka idealna, coś pomiędzy, wiesz, 50 a 35. Tak. No to mam 45, no to jest troszeczkę bliżej 50. 40 mam chyba ze 3 różne. Ale i to wiesz, i to jest taki jasny obiektyw, troszeczkę szerzej widzący od standardu. Wydaje mi się, że znajduje, wiesz, kurczę, zainteresowanie. Czy nie mógłbym go mieć, bo to jest moja ulubiona ogniskowa. Może trzeba. No dobra, to ja też na niego głosuję. Moi drodzy, 70-200 ze światłem 4. No obiektyw trzeba mieć tego typu. A tu mamy naprawdę fajne, małe szkiełko. Światło 4. Ja nigdy nie ciągnęło mnie do tych wielkich, ciężkich lów 2.8. Mhm. Ja bardzo lubiłem właśnie w Canonie
tą serię właśnie ze światłem 4. A tutaj pojawia się nowy, fajny, kompaktowy. Jest naprawdę malutki. I to jest dla mnie przebój. Tak, znaczy powiem ci, że gdzieś troszeczkę może ten wybór czytelników trochę mnie zaskoczył, a może ta 170-200, no bo to jednak jest światło F4, nie? Oczywiście to daje fajną plastykę i jest w stanie dać fajną plastykę na pewnej klatce. Ale wiesz, to jest tele, więc jasność wiem. Nie zawsze jest potrzebna właśnie. No, tak, tak, tak. Dzisiaj, kiedy mamy bardzo czuły autofokus, który radzi sobie przy wyższych przysłonach, więc tak naprawdę ta czwórka jest okej. I wydaje mi się, że nawet ta celność jest jakby troszkę lepsza przez to. Nie wiem, mogę sobie to tak nie bywać. Wątpię, wiesz, no w ogóle te nowe puszki Canona mają bardzo dobry autofokus i właściwie ze wszystkimi tymi obiektywami, nawet z tą budżetową 50, która wyszła ostatnio, tą 1.8, to ten autofokus działa super, nie? Więc jeżeli chodzi o szybkość tego sprzętu, to no ja nie mam żadnych wątpliwości. Bardziej mnie po prostu dziwi to, że jednak zawsze ta 170-200 F4 gdzieś stało w cieniu tego obiektywu 2.8, nie? No gdzieś, nie wiem, czy one były aż tak popularne, no jak widać są popularne, no chyba dlatego, że po prostu są małe teraz, nie? Zwróć uwagę, że przy zaawansowanych modelach wybiera się zoomy. W sumie tutaj te zoomy jednak są bardziej doceniane, są bardziej uniwersalne. Tak, no to jest... Czyli taki pragmatyzm trochę fotografa. Tak, no to jest ten segment zaawansowanych obiektywów, to ja mam wrażenie, to jest taki segment, tak się tu kształtuje, taki segment, wiesz, ludzie starają się wybierać rzeczy, które im dadzą jak największą uniwersalność, jak najmniejszym gdzieś kosztem. No więc wygrywa tu w ogóle obiektyw APS-C Tamrona 1770. Tak. No ale też wygrywa nie bez powodu, bo jest to przełożenie konstrukcji 24-105 F4 na język formatu APS-C. I to jest bardzo użyteczny obiektyw właściwie do wszystkiego. To jest, wiesz, to jest taki obiektyw... No i mamy 2.8. I to jest ciekawe właśnie. Tak, tak. No 2.8. No wiesz, jakby to ci da rzeczywiście, jak samą plastykę, to ci da tak jak F4, tak, bo tam przeliczasz. Ale rzeczywiście jest to, tego światła jest więcej i to ci pozwoli też pewnie nadrobić te braki tej mniejszej matrycy w tym w gorszym świetle. No więc jakby to jest super. Nagle masz po prostu efekty jak z pełnej klatki, jak z pełnoklatkowego obiektywu 24-105 na APS-C. I zupełnie mnie to nie dziwi, że ten obiektyw wygrał. I myślę, że to będzie w ogóle jeden z lepiej sprzedających się szkieł teraz do systemów APS-C. Ale wiesz, mi się bardzo podoba ten trend u producentów robienia jasnych zoomów w takim zakresie ogniskowym, które kiedyś można powiedzieć, to jest niemożliwe. Tak, tak, tak. To prawda. To właśnie Tamron ostatnimi czasy tak tam robi bardzo ciekawe rzeczy. A co amatorzy? Ja tutaj trochę jestem zaskoczony właśnie w tym amatorskim wyborze obiektywu i mamy RF50 1.8 STM, na drugim miejscu Tamrona 28-200, 2.8-5.6 i trójeczka to jest Samyang 35 1.8. No właśnie, Samyang robi fajną serię. Ja mam Samyanga 2.8 i muszę przyznać, że no, skusiłem się na niego kiedyś na Black Friday i chyba tylko tego dnia go używałem. On po prostu leży, bo ja jednak wolę 40. Wydawało mi się, że przyda mi się taki fajny naleśnik 35, ale jakoś nie było tej chemii między nami i nie dogadaliśmy się. Myślę, że ten 1.8, który nie jest jeszcze na tyle duży, bo 1.4 to już jest taki ogromny. Wielki słój. Tak, ładnie to powiedziałeś. Ja już chciałem powiedzieć brzydziej troszkę. Także wolę te mniejsze słoiczki. 1.8 jest. Także zgadzam się z szanowną publicznością tutaj i wyborcami. To dobry wybór. Ale chciałem bardziej porozmawiać o tym obiektywie 28-200. To jest genialna optyka, jak na taki zakres. 28-200 zawsze kojarzyło się z bardzo amatorskimi obiektywami. Ja kiedyś tego po prostu patykiem bym nie dotknął. Mój kolega robił takimi obiektywami wesela i podziwiam go. To były jeszcze lata 90. Teraz nagle pojawia się obiektyw, który jest bardzo jasny jak na te parametry. Obiektyw jest niesamowicie ostry. W ogóle cała ta seria Tamronów jest zaskakująca. Ja ostatnio kupiłem ten 28-75, tak? 28-75, 2.8. Tak, ciągle mi się myli. To, i to też jest bardzo ostry obiektyw. On jest tak
ostry, i tak samo ten Tamron 28-200, że one są dla mnie aż za dosłowne. Ja nie jestem już do takiej fotografii przyzwyczajony. No, ja w ogóle myślę, że Tamron gdzieś znalazł dla siebie jakąś drugą młodość w tym systemie Sony i wśród tych szkieł, bo to rzeczywiście każdy właściwie z tych obiektywów nowych Tamrona jest bardzo popularną pozycją. No, bo też nie ma co ukrywać, po prostu są uniwersalne, są i oferują świetny stosunek jakości do ceny. Oczywiście, wiesz, to trzeba brać pod uwagę, że ten obiektyw 28-200 to, no, to wiesz, on ci nie da takiego pewnie obrazka, jeżeli chodzi o samą jakąś doskonałość techniczną, jak jakieś tam natywne szkła, wiesz, wyższego segmentu, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że dzisiaj bardzo dużo korekcji jest wprowadzane z poziomu, wiesz, firmware'u, te aparaty Sony na przykład, w połączeniu z Tamronami, no one odczytują te profile korekcji i w momencie fotografowania, czy nawet filmowania, one nakładają to na bieżąco, więc właściwie jakieś tam niedociągnięcia pod względem, wiesz, dystorsji czy aberracji, one są gdzieś korygowane już na etapie robienia zdjęć. Oczywiście, no a w RAW-ach to sobie możesz nałożyć, wiesz, na... RAW-y też są korygowane, postprodukcji, okay. Tak. Ale to nie jest złe. Chodzi mi o to, że... Ważne, że jest dobra jakość. Tak, chodzi mi o to po prostu, że wydaje mi się, że ludzie zrozumieli, że te tańsze obiektywy są im w stanie zagwarantować właściwie to samo, co droższe często, nie? I stąd też popularność takiej optyki, jak właśnie Tamron 28-200, czy tam 70-180 też, teraz wyszedł taki niedawno obiektyw, też był bardzo popularny Tamrona. Ja swego czasu bardzo doceniłem 24-240 Sony i no, był czas, że ja takich obiektywów nie dotykałem, bo uważałem, że one są amatorskie, ale w momencie, kiedy spróbowałem na takim, no może to nie było nawet nic ważnego, ale jechałem w takie miejsce, gdzie nie wiedziałem, co będę fotografował. Mm-hmm. Stwierdziłem, że nie chce mi się zabierać sprzętu. Wziąłem ten jeden obiektyw. Nie byłem obciążony żadnym dodatkowym sprzętem, torbą. I to był taki komfort pracy. Potem jakość zdjęć była na tyle dobra, znaczy ona była bardzo dobra, więc no, po co było brać coś innego. I teraz patrzę na tego Tamrona, mówię, kurczę, no miodzio, no. Tak. No wiesz, ta technologia idzie do przodu i to po prostu siłą rzeczy to wszystko, wszystkie te najnowsze zdobycze techniczne gdzieś spływają do tych niższych konstrukcji z biegiem lat, no więc siłą rzeczy te zoomy też się stają coraz lepsze, nawet te takie, powiedzmy, bardziej budżetowe propozycje, nie? Ale powiedz mi, czy nie będzie obciachem, że profesjonalista sięgnie po takie szkiełko i powie, dobra, no... Robię reportaż, po co mi kika szkieł, albo coś się dzieje, załóżmy dzisiaj protesty na przykład. Tak. I czy nie byłoby bardzo wygodne szkło do pracy? Może tak, wiesz co, nie wiem, czy akurat profesjonaliści będą... Wiesz, też bierz pod uwagę, że jednak mam wrażenie, że ludzie, którzy wiesz, robią jakieś... To może być nawet czynnik psychologiczny, że ludzie, którzy pracują, wiesz, na jakimś drogim sprzęcie, niechętnie sięgają po tańszy sprzęt, bo mają gdzieś z tyłu głowy, że on pewnie będzie gorszy, chociaż nie zawsze jest. No rozumiem tak. Więc być może profesjonalista nie sięgnie po 28-200 Tamrona, ale absolutnie jest to obiektyw, który ci pozwoli pewnie zrobić większość sytuacji, które robisz, wiesz, droższym sprzętem, tak. Nie? Czy to obciach? Nie uważam, że to był obciach, no to już wiesz, to już niech sobie ocenia każdy, kto fotografuje, nie? Dobrze, a 50 na pierwszym miejscu, 50 Canona, wiesz, no 50 jest do wszystkiego i do niczego. I teraz tak pytanie, czy wybór 50 jako takiego obiektywu na pierwsze miejsce, dla mnie to jest takie trochę zaskoczenie, bo on jest taki... No jasne. Ciężko powiedzieć, że ma coś takiego wyjątkowego. Szukam jakiegoś słowa i nie mogę nic takiego znaleźć, żeby... Wiesz co, to nie jest obiektyw, który ci rzuci na kolana pod względem jakości obrazu. No to nie ale o to chodzi nawet. Tutaj wygrywa, wiesz, czynnik tego, że to jest pierwszy tani obiektyw Canona do systemu RF. Cena. Cena jest właśnie, to jest takie cena, dosyć kontrowersyjne, bo cena to jest tam 1000 zł, ale mimo wszystko to jest prawie dwa razy więcej niż musisz zapłacić za tą wersję STM do lustrzanek. Czy ten obiektyw jest dwa razy lepszy? No nie wiem, no, ale wiesz, generalnie jest dobry. Jest dobry, jest generalnie po prostu, jest natywną 50 do nowego systemu, który też jest droższy odpowiednio od, wiesz, od swoich odpowiedników powiedzmy z segmentu lustrzanek. No więc jakby mnie ten wzrost ceny nie dziwi i nie dziwi mnie też to, że wygrał ten obiektyw pierwsze miejsce w tej kategorii, bo po prostu jest tani. No i ludzie, wiesz, ludzie kupują tanie rzeczy, bo
Szczególnie jeżeli są, jeżeli te obiektywy są jasne, nie? No to... A 50 to jednak jest uniwersalne szkło. No, to i zrobisz portret i jakiś tam Ojej, nie mów mi, dokument. że portret 50. No, No portret, dobra, ale nie? okej, przyznaję, moi drodzy, przyznaję się, jak się pojawiła tania 50 do Sony, też sobie kupiłem. I uważam, że to jest bardzo dobry obiektyw i wiem, że w Canonie jest tak samo. Więc ja tylko tak podpuszczałem Maćka, żeby coś powiedział. No dobrze, ale to jest kategoria, która jest mi obca i ja się w ogóle zdaję na twoją opinię. Smartfon fotograficzny. W ogóle pojęcie smartfon fotograficzny. No widzicie, tak, widzicie oksymoron, moją ale minę? wiesz, ale coraz mniej, no. Dobra, ja nie robię Przepraszam, zdjęć. bo Nie robię, nie, przerwałem nie ci. robię, nie robię zdjęć telefonem. Jeśli mam do sfotografowania cenę w sklepie, żeby nie zapomnieć, ile kosztowało, to sobie zrobię, ale nie używam telefonu, nie potrafię, bo on nie ma wizjera. I tu jest problem. No chyba, żebym sobie taki jak do lustrzanek przykładał i wtedy mógłbym fotografować. No nie potrafię. No. Jeszcze jak świeci słońce, nie widzę nic na tym ekranie, nie potrafię skadrować. Ja nie umiem robić zdjęć tak, że po prostu coś się pstryknie i potem zrobi się w komputerze albo się, wiesz, obrobi w telefonie. Nie, zdjęcie musi być przemyślane. No. I dlatego telefon mi nie pasuje, nie odnajduje się w nim, ale szanuję jakość, szanuję możliwości aplikacji w ogóle przetwarzania obrazu. I też używam iPhone'ów i wiem, że ta jakość jest naprawdę rewelacyjna. Ja mam ostatniego SE, 12, 12 Pro Max jest kosmos, ale też tutaj przy tej kategorii pozwoliłem sobie na spojrzenie, ile co kosztuje. I cena w granicach 7000 za takiego fonika jest szokująca. Około 5000, bo to ja tak na szybko, nie tak. wiem dokładnie, ale tak na szybko na Google sprawdziłem. P40 około tam 5000. No i trzecie miejsce Xiaomi. No tutaj chyba było w granicach chyba 2000. Tak, to jest dosyć przystępne. I to jest takie cena, budżetowe. Ja bardzo lubię te telefony. Miałem przyjemność posiadania przez jakiś czas służbowego takiego telefonu. No i fajnie mi się z nim gadało, nie powiem, ale czy to są urządzenia do fotografowania? Wiesz, no zależy, jak na to spojrzysz. Rzeczywiście mówisz, że jakby dla ciebie ważny jest jakiś proces powstawania fotografii i to przemyślenie, jakby ta myśl stojąca za zdjęciem, ale wiesz, no po prostu myślę, mi się wydaje, że 90% osób, które robi zdjęcia, o tym nie myśli. Oni po prostu mają, wiesz, tyle aparat w kieszeni, którym robią zdjęcia, które robią coraz lepsze zdjęcia. Wiesz, wpływ na to ma też to, że zmienił się zupełnie sposób konsumowania fotografii. Kiedyś robiliśmy te zdjęcia, wiesz, bardziej dla siebie, wydaje mi się, też do albumów. W inny sposób je oglądaliśmy. No teraz wszystko się robi głównie po to, żeby wrzucić na Instagrama. No więc jakby to po prostu telefon jest najprostszą drogą do celu, a przy okazji robi zdjęcia, które są akceptowalne i które dobrze wyglądają na telefonie. Oczywiście wrzucisz sobie to zdjęcie na komputer i to będzie wyglądać fatalnie, jak sobie otworzysz w pewnym rozmiarze, ale na telefonie to wszystko wygląda dobrze. Te telefony już teraz mają systemy, które, wiesz, rozmywają tło, imitują ci, wiesz, look jakiegoś drogiego aparatu i obiektywu. I czy to jest do fotografii? Wydaje mi się, że jeżeli robisz jakieś projekty, czy zależy ci na tej jakości i gdzieś, wiesz, jakby dbasz o ten proces, to nie, ale do takiego fotografowania codziennie lub nawet do po prostu komunikacji ze światem przez media społecznościowe, to jest jak najbardziej użyteczne. No. I, no i jakby, wiesz, znam fotografów, którzy skupiają się na pracy, fotografują po prostu smartfonami i nie pamiętam, kto to powiedział. Chyba angielski, amerykański fotograf, że on uwielbia smartfon, fotografuje nim. Jedynie co mu przeszkadza, to funkcja dzwonienia. Bo on nie może się odciąć od świata, bo na mail, na Facebooku, na Instagramie może odpisać w danym momencie, którym odpowiada. Telefon jakby wymusza tą komunikację i on mu przeszkadza. A jest to jego całe biuro, zaczynając od fotografowania, poprzez obrabianie zdjęć, wrzucanie gdzieś tam na swoją stronę, na Facebooka, na Instagram.
czy nawet cała komunikacja ze światem ogólnie, pisanie maili, nie wiem, bank, wszystko można sterować całym swoim domem, smartfonem. I no, tylko, że zamykamy się troszkę w tym świecie. Wiesz, wrócę jeszcze do tego fotografowania. Mój kolega ostatnio dostał zlecenie, jest filmowcem i miał zrobić teledysk telefonami Oppo. Oczywiście pewnie to było coś związane z reklamą Oppo, no ale nagrali teledysk tymi telefonami i powiedział, że całkiem spoko zabawa. I ja bardziej właśnie widzę telefony jako narzędzie do filmowania niż do fotografowania. No, nie wiem, czy, znaczy wiesz, znaczy, słuchaj, no i iPhone'ów używali, już powstawały filmy pełnometrażowe iPhone'ami na przykład, nie? No więc jak najbardziej jest to narzędzie do filmowania. Idziak chyba robi warsztaty na iPhone'ach. Być może. Wiesz, no masz też aplikacje typu Filmic Pro, które ci pozwalają jakby dużo z tego świata filmowego przenieść do smartfona, jeżeli chodzi o samą funkcjonalność. Choćby w Sony pamiętam coś takiego. Sony też, do Sony tak, ten nowy tam smartfon ma też trochę opcji z tych aparatów tych aparatów Alpha. Też jakieś tam możesz nakładać sobie profile kolorystyczne, wiesz, imitujące jakiś kinowy look. Rzeczywiście to idzie w kierunku wideo, ale no słuchaj, no wydaje mi się, że trochę my też patrzymy na to, na ten cały segment bez tych smartfonów inaczej niż powiedzmy 15-latkowie czy 20-latkowie, którzy używają tych telefonów, no bo oni jakby z tym wyrośli już, nie? To dla nich jest naturalne środowisko jakiegoś funkcjonowania i wiesz, i w ogóle oni nie patrzą na to, że mogliby te zdjęcia robić inaczej, bo od zawsze robią to telefonem, nie? Jakby, no tak, to jest ich naturalne środowisko. Wydaje mi się, że i to gdzieś no, w tą stronę chyba będzie dalej iść. No oczywiście to wiesz, do jakiejś. Czyli ja jestem starym Ramonem. No dobra, niech tak będzie. Dobra, to wiesz inaczej. Ja też doceniam aparat, jakby tą wiesz, formę, puszkę, jakby inny proces robienia zdjęć, ale po prostu wydaje mi się, że wiele ludzi w ogóle dzisiaj na to nie zwraca uwagi już. No, szczególnie ludzi, którzy nie wiążą z tymi swoimi zdjęciami, które robią, wiesz, jakby nie wiążą tych zdjęć z jakimś swoim projektem czy jakąś pracą, nie? Które są po prostu dokumentacją czy chęcią podzielenia się jakąś chwilą, wiesz, ze znajomymi w mediach społecznościowych. Jakby to wydaje mi się, że też to jakoś rozgranicza te dwa światy, nie? Fotografii takiej, powiedzmy, profesjonalnej, wiesz, komercyjnej. Co, tutaj tak patrzę na klasyfikację. iPhone numer jeden, czyli marzenie większości iPhone. No akurat... Drugie miejsce, ten Huawei i to jest Android. Tak. No, najwyższa półka androidowa. No i taki budżetowy, bardzo dobry, ale nie wszyscy by to... To tak jakby w samochodach, nie wiem, czy kupić Dacia. Wiesz co, no Xiaomi to jest ciekawa firma, bo oni naprawdę robią dobre rzeczy i w przystępnych cenach. Gdzieś mnie ten wybór nie dziwi. Wiesz, bardziej mnie dziwi to, że może iPhone jest na... Znaczy, i dziwi, i nie dziwi, bo jakby ja mając iPhone'a wiem, dlaczego iPhone jest na pierwszym miejscu, ale wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o samą jakość zdjęć, no to tego iPhone'a ten Huawei wyprzedzi na przykład, chociażby pod względem, wiesz, trybu nocnego, nie? Gdzie no właśnie, właściwie to Huawei zapoczątkował to, nie? Tu idę tym tropem też, czy to są po prostu marzenia ludzi, taki chciałbym mieć telefon, czy w ogóle ma to cokolwiek wspólnego tutaj z ich jakością zdjęć, z możliwościami, bo powiedzmy przy aparatach czy obiektywach ocenia się za możliwości, jakość. Znaczy, myślę, że tutaj bardziej ten ranking jest z innej półki troszkę. Tak, no wydaje mi się, że w iPhone'ie pierwsze miejsce na pewno przesądził sam ekosystem Apple'a, który po prostu, no nie wiem, sam masz, widzisz laptopa Apple'a, iPhone'a, jakby na pewno wiesz, jakby z jakimi jakby udogodnieniami to się wiąże względem Windowsa czy Androida, po prostu ten system jest wygodny. I jakby myślę, że ludzie sobie zdają tego sprawę i to też na pewno rzutowało na wybór tego telefonu jako pierwszy. Pod względem możliwości fotograficznych wiele z aparatów Androida na Androidzie dostarczy pewnie lepszych zdjęć niż najnowszy iPhone. No i tak, no i czy ludzie się kierują jakością zdjęć wybierając smartfona? O to pytałeś? Czy... Nie. Nie, okej. Na tym skończmy, okej. Nie, telefon, smartfon ogólnie, no to myślę, że to jest jeszcze urządzenie, które nie jest postrzegane tak właśnie typowo
fotograficznie czy filmowo. To jest urządzenie, które ma wszystko. To tak. I tutaj ciężko się jakby chyba skupić na tym, że to jest tylko do tego. Absolutnie, no ja nie sądzę, żeby ktoś kupował, a wiesz... Dlatego właśnie nie są, ten wybór nie jest oceną właśnie samych aparatów. Tak mi się wydaje, chociaż no trochę jest, no bo ten Huawei rzeczywiście ma chyba najlepszy teraz aparat na rynku, plus Xiaomi też ma bardzo dobry aparat. No ale mimo wszystko nie sądzę, żeby ktoś kupował smartfona tylko dlatego, że będzie go używać tylko i wyłącznie do robienia zdjęć, co nie? Oczywiście to jest bardzo ważny czynnik, ale no wydaje, ale wiesz, no ludzie też grają, ja kiedyś, nie wiem, komunikują się. iPhone'a chciałem kupić dlatego, bo jakaś apka fotograficzna była tylko właśnie na iPhone'a. No ale jak już miałem tego iPhone'a i zrobiłem parę zdjęć tą apką, mówię, no fajne, ale ja ogólnie nie czuję robienia zdjęć telefonem. Dobrze, idźmy dalej, bo życie stygnie, a z powietrza i w ruchu bardzo ciekawy też temat. Zauważcie, że tutaj to powietrze jednak dominuje, bo DJI... No i bzyki wygrywają. Na dwóch pierwszych miejscach mamy tutaj takie urządzonka latające, a na trzecim miejscu dopiero GoPro, które swego czasu było chyba najmodniejszym i każdy, kto cokolwiek miał wspólnego ze sportem, jeździł na nartach, na rowerze, nie wiem, na motocyklu, to każdy chciał mieć GoPro, bo będzie sobie przypinał, będzie filmował swoje fantazje. Słuchaj, wydaje mi się, że GoPro trochę się zderzyło jakby z jakąś taką barierą technologiczną, w sensie, że jakby każda ta kamera jest lepsza, ale mimo wszystko, wiesz, nadal ta generacja Hero, tam nie wiem, 6 pewnie, jest tak samo użyteczna dla ludzi, którzy nagrywają te filmiki po to, żeby sobie zmontować na YouTube'a, nie? Więc gdzieś ta popularność tych kamerek sportowych trochę maleje, no bo już większość osób, które... Czyli rynek się nasycił. Tak mi się wydaje, że po prostu wszyscy, którzy już mieli kupić kamerkę sportową, to już ją kupili i też, te nowości nie są aż tak rewolucyjne, nie wprowadzają tylu zmian, żeby wiesz, żeby jakby tłumaczyły, wiesz, potrzeby kupowania nowego sprzętu. No tak, to są tak dobre i wytrzymałe kamery, że nie chcą się zepsuć, więc... Tak, no właśnie, gdzieś też jest ważny czynnik. No a drony DJI, no to wiesz, no DJI zmonopolizowało rynek. Jest to jakiś... No tak, to jest no, nowa moda. Jest to bardzo rozwijający się prężnie rynek. Zauważ, że wiesz, na przykład drony, właściwie te takie nawet profesjonalne drony gdzieś w ogóle wyparły, wiesz, robienie ujęć, nie wiem, z helikoptera, czy wypierają... Wiesz, bo to jest też tańsze. Sięgniki, tak, no po prostu jest tańsze, prostsze i szybsze, nie? No i to zupełnie nie ma się co dziwić, no a też coraz więcej osób chce mieć jakby możliwość pokazania czegoś z tej innej perspektywy, nie? To jest, daje ci dużo bardzo fajnych możliwości, nawet te takie modele typu tam nawet ten mini to jest tak. to jest już bardzo fajnie, ta druga generacja to jest już bardzo fajny dron, oczywiście nadal amatorski, ale do, wiesz, no takich hobbystycznych zastosowań ma wszystko. To jest taka ciekawostka. Dzisiaj nawet wesele i tam też musi być dron. Tak, no drony są teraz wszędzie, mam wrażenie. No wiesz, no to jest jeszcze gdzieś, mam wrażenie, że te ujęcia z lotu ptaka to jest taki pewien jakiś wizualny powiew świeżości. To się jeszcze nie zdąży, to już się trochę opatrzyło, mam wrażenie, ale to jeszcze to robi efekt wow cały czas, nie? Gdzieś jeżeli fotograf na ślubie w filmie ślubnym pokaże ci ujęcie całego, wiesz, pałacyku, w którym masz wesele z góry, no to jakby to no robi tak, wrażenie, to jest filmowe, to wiesz, jest i to jest jakaś po prostu inna perspektywa, no która nadal jest w cenie, więc no te drony pewnie nadal, i pewnie będzie ich coraz więcej, no będą coraz mniejsze, coraz bardziej użyteczne. Tak, z jednej strony, zobacz, ten rynek się rozwija, ale też zmienia się prawo, obostrzenia, nie jest już tak łatwo bawić się tym. Niewiele miejsc, gdzie nie możemy latać. I myślę, że to tak nie, jakby trochę nie wykastruje tego zapału i mody. Nagle ludzie stwierdzą, no niestety nie mogę, to po co, mi się nie chce iść na egzamin. No niby tak, ale wiesz, to nowe przepisy są takie dosyć, mam wrażenie,
w miarę liberalne, jeżeli chodzi o te mniejsze konstrukcje, nie? Że tam rzeczywiście kupujesz takiego drona, tego mini, no to nie jest tak, że musisz wiesz, tam zgłaszać do kontroli lotów każdy lot i tak dalej, nadal tym można w miarę sprawnie działać. Czy to jakby ograniczy popularność tego? Myślę, że nie za bardzo, bo mimo wszystko to zawsze są dosyć, znaczy te drony są wykorzystywane w jakichś bardzo określonych sytuacjach. A wiesz, no jakby bezpieczeństwo, myślę, jest w cenie, nie? No, po coś te obostrzenia są wprowadzone, były różne incydenty. Wiesz, no wiadomo, jakby ja w ogóle jestem osobą, która... Dla mnie w ogóle nie powinno być jakichś ograniczeń, co nie? A jakby powinny być może konsekwencje, no ale gdzieś to trzeba trzymać w ryzach, nie? Wszystko, więc dobrze, dobrze są takie regulacje. No być może to, wiesz, jakoś uchroni kogoś przed wypadkiem, a mimo wszystko wydaje mi się, że to jakby nie zawęża ci możliwości, wiesz, pracy, nie? Także nie sądzę, żeby to wpłynęło negatywnie na popularność tego typu rozwiązań. Czyli przyszłość w dronach. Moi drodzy, ważne jest też, co obok sprzętu fotograficznego. No, a obok najważniejsza jest pamięć. I tutaj bardzo rozsądnie wygrał SanDisk Extreme Pro SSD. Więc na pierwszym miejscu jako akcesorium fotograficzne roku 2020 mamy coś, co ma zabezpieczyć nasze zdjęcia czy filmy. Na drugim miejscu no, słynne Manfrotto BeFree. Następnej osłonie. Tak, no to jest ciekawa odsłona, bo to jest statyw, wiesz, taki filmowo-fotograficzny w jednym właściwie i to zupełnie mnie nie dziwi, że on zdobył drugie miejsce, pomimo, że to, wiesz, tylko statyw. Czyli Manfrotto jakby wyszło naprzeciw oczekiwaniom rynku, tak? Tak, no i nadal mamy, widzisz, jakby pozycję skupioną na twórcach, którzy i robią zdjęcia, i muszą filmować jakby z tą twórcami hybrydowymi, że tak powiem, nie? Jak to teraz się mówi. Także tak, no to jest pozycja w pełni zasłużona i ciekawa. I ogólnie słynny model. Tak. BeFree. I trzecie miejsce w sumie także słynna i marka, chyba najpopularniejsza tutaj nadal w Polsce, LowPro i jego Fastpack 250, następna odsłona. Jedni powiedzą, starsze były ładniejsze, ktoś powie, dzisiejsze są fajniejsze. Ja powiem jedno, to są bardzo dobre plecaki i zawsze będę je chwalił. To są naprawdę nie do zdarcia wory. Także Fastpack na trzecim miejscu i to jest świetny wybór. Także LowPro nadal jest popularny, Manfrotto nadal jest popularny. To są takie marki w akcesoriach, które zawsze będą. 10 lat temu było tak samo. Mhm. Zobacz, na pierwszym miejscu mamy Sandiska. Karty pamięci, kiedyś Compact Flash, potem SD. Teraz mamy tutaj SSD. Czyli w akcesoriach jesteśmy stali w uczuciach. Tak, cały czas te same marki. Wiesz, ja myślę, że jakimś nowym producentom, czy mniejszym producentom jednak trudno się przebić przez rozpoznawalność, wiesz, tych marek. No ale zresztą za tymi markami idzie jakość, nie? No, te statywy Manfrotto no po prostu są bardzo dobre, nie? Tak samo jak gdzieś tam plecaki LowPro. SanDisk no też jest gdzieś marką samą w sobie. Wiesz, no i po prostu... No nie ma co się dziwić. Tak, nie ma co się dziwić. No, a jakość też... jest utrzymywana i przez naprawdę wiele lat te marki cały czas są w czołówce, także cieszy nas to. Akcesorium oświetleniowe roku i to jest też ciekawe. To pokazuje jakby to, co się dzieje na rynku, jak ewoluuje w ogóle praca ze światłem błyskowym. Kiedyś duże lampy studyjne, duże moce. Dzisiaj wielu fotografów pracuje na wyższych czułościach, niekoniecznie musi coś robić na ISO 100. Dzisiaj ceni się też mobilność, bo kiedyś klient przychodził do studia fotografa i w takim tych studiów naprawdę było masę. Potem myślę, że to były czasy, kiedy wchodziliśmy do Unii i nagle był wysyp tych dofinansowań i dużo fotografów otworzyło swoje studia. Potem je zamknęli, bo stwierdzili, że
no niestety nie da się z tego wyżyć. Dzisiaj nawet rozmówcy na live'ach, jak z chłopakami z Matka Studio rozmawiałem, oni powiedzieli, że przez rok mieli studio, potem zamknęli stacjonarne studio i to studio stało się mobilne, oni jadą do klienta. No i tutaj to, co zwyciężyło, to co jest na podium, czyli Profoto A10, najnowszy Canon Speedlight, tak, i Quadralight Reporter. No tak, no to wszystko to są lampy po prostu małe i też ciekawe, nie? No akurat to Profoto i Quadralight, no to mają dużą moc. Canon, no to jest po prostu topowy Speedlight teraz w systemie, w tym nowym systemie RF właściwie. Wiesz, powiedziałeś, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, powiedziałeś dużą moc. Dużą moc jak na dzisiejszy standard. Tak, tak, jasne. Bo kiedyś, wiesz, poniżej 600 profesjonalista nie chciał schodzić. Tak, tak, jasne. No, a dzisiaj 200 wystarczy. Wystarczy i... No wiesz, dzisiaj po prostu też, tak jak sam mówisz, że fotografowie są bardziej mobilni, nie? No i to też ma na to, to też ma duży wpływ na wybór sprzętu. Też mam wrażenie, że jednak więcej się pracuje nawet w plenerze. Gdzieś w ogóle mam takie wrażenie, patrząc na zdjęcia, które się pojawiają, wiesz, gdzieś w internecie, jednak więcej jest takich zdjęć, że gdzieś jest jakiś taki trend dążenia do jakiejś naturalności. Ja nie mówię o samym oświetleniu, tylko po prostu nawet, że te zdjęcia są po prostu wykonywane, wiesz, częściej gdzieś w jakichś warunkach plenerowych, gdzieś w przestrzeni, nie? No to też oczywiście po prostu ciekawie wygląda. Może ludzie po prostu się są w stanie bardziej utożsamić z tymi zdjęciami, jakie widzą. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że tych zdjęć jest więcej teraz niż było kiedyś tego typu. No więc to też ma na pewno wpływ, wiesz. Dużo ludzi chce sobie zrobić sesję plenerową, ślubną, a nie w studio na przykład. Nie? No to już w studio to jest, powiedziałbym, już tak, no to jest rzadkość. Jasne. Ale wiesz, ja pamiętam, bo też każdy okres ma jakąś modę i był czas, kiedy trzeba było wziąć 1000 watosekund, przebić się przez słońce i zrobić swój klimat. Dzisiaj się tylko tym światełkiem tak dopala, tak liźnie, żeby wyrównać do tego światła, które jest dzienne, bo dzisiaj jest jakoś bardzo modne to światło właśnie zastane. Tak, no. Wyższe czułości, mniejsza głębia, ale za to właśnie ta naturalność. Kiedyś to właśnie było, trzeba było tak klinicznie zbudować to światło. No te trendy wizualne się zmieniają i to mocno, mam wrażenie. I to wydaje mi się właśnie, bo do tego zmierzam, że ten wybór pokazuje po prostu dzisiejszy trend rynkowy. Jak najbardziej, no. Wiesz, na pewno to się jeszcze zmieni, nie? Być może wrócimy do nie wiem, do cięższych, do jakichś, wiesz, do mocnego błyskania, do portretów takich, ale nie wiem, to mi się takie wypalanie słońca, to mi się bardzo kojarzy ze zdjęciami National Geographic z lat 90. czy 80., gdzie często te portrety były tak robione, że, wiesz, że mocno błyśnięta osoba, wygaszone to tło, to miało swój fajny klimat. No teraz tego się nie robi, nie wiem, ale czy to nie wróci za 5 lat, kto wie. No wiesz, to się wszystko nudzi, nie? Wszystko to jest... jakby, więc powiedzmy, teraz mamy trend na naturalność, a może za, wiesz, za 5 lat będą znowu jakieś rozbuchane stylizacje, wiesz, a la kalendarz Lawatca, wiesz, z lat 2000, nie? No, wszystko jest możliwe, albo może w ogóle stwierdzą, że no nie błyskamy, nie świecimy, przyjmujemy naturalność, to... czysto, naturalnie jest OT. I no dobrze, idziemy dalej. Rozwiązania do edycji i tutaj mamy jako numer jeden oczywiście laptopika. Tak, to jest, no to jest ciekawe, wiesz, bo MacBook Air, co nie, to jest trochę tak, że wiesz, daliśmy go do wyboru tak trochę specjalnie, no bo oczywiście masz też MacBooka Pro z tym procesorem M1 teraz, nie, ale gdzieś te pierwsze testy tego nowego układu Apple pokazują, że no, taki komputer za 3,5, tam 4 tysiące MacBook Air jest w stanie, wiesz, uciągnąć obróbkę filmów 4K i dobrze sobie radzi ze zdjęciami i właściwie, wiesz, dlaczego by go nie używać do pracy po prostu. No nie? Tak, a on jest przede wszystkim lekki, mały i... Tak, tak. Wiesz, wiele osób nie potrzebuje czegoś więcej, nie? I jesteśmy mobilni właśnie. Tak, tak. Dzisiaj oświetlenie to pokazało właśnie, że nie chcemy siedzieć w jednym miejscu, nie chcemy dźwigać. Sprzęt lekki, małe obiektywy, małe aparaty, małe oświetlenie. No i taki laptopik i wszystko. Zobacz, to jest też ciekawe. Na drugim miejscu mamy Benku, monitor.
I na trzecim miejscu NECA. Nie ma EIZO. Nie ma znaczy wreszcie przebijają się marki, bo tutaj do czego zmierzam? No to jest rozwiązanie do edycji. One mogły być zupełnie inne. No, tak. Ktoś mógł coś innego wybrać, ale mam wrażenie, że wreszcie ta dominacja EIZO, że jak edycja to tylko EIZO, bo to były takie czasy. Dzisiaj albo NEC, nie? No, ale... Albo NEC. Tak. No ten NEC się przebijał tak ciężko, ale Benku pamiętam, jak wchodził ze swoim pierwszym takim dobrym monitorem 4K, to każdy mówi, no ale Benku. Tak. No, jak Panasonic w aparatach. Wiesz, też nie można tak oczerniać. To trochę mam wrażenie, że to też, wiesz, pokutuje właśnie jakieś takie, po prostu to, co się działo na tym rynku, wiesz, naście lat temu, nie? Że powiedzmy, że jak monitor miał być dobry, to musiał być NEC, nie? Albo właśnie EIZO. Dzisiaj mam wrażenie, że ta technologia albo jest tańsza, albo firmy się nauczyły po prostu lepiej robić te monitory. Gdzieś nawet te tańsze monitory są coraz lepsze. No nawet ostatnio pisałem jakiegoś newsa o monitorze Philipsa, który jest po prostu takim, wiesz, no monitorem ni to biurowym, ni to do pracy, ale ma, wiesz, 100% sRGB odwzorowuje, tam niewiele gorzej wypada pod względem odwzorowania gamutu Adobe RGB. Pewnie nie wyświetla tak równomiernie obrazu, jak nawet jakiś Benku, ale wiesz, dla jakiegoś użytkownika, który sobie obrabia zdjęcia hobbystycznie, czy nawet po to, żeby gdzieś, wiesz, nawet zarabiać na tym, to jest pewnie, to jest wystarczające. No więc to siłą rzeczy się przebija, no bo ludzie nagle wiedzą, że po prostu płacąc mniej otrzymają coś, co po prostu spełni ich oczekiwania, wiesz. No może to nie będzie top topów, ale zrobi robotę. Także no popularność Benku mnie nie dziwi. Czyli ludzie zaczęli szanować swoją kasę i widzą też, że nie tylko. Czy wiesz co, to nawet nie chodzi o szanowanie kasy, tylko po prostu o rosnącą świadomość konsumentów, nie? A szczególnie w Polsce mam wrażenie, że ludzie lubią, wiesz, bardzo szczegółowo przeczytać specyfikacje, porównać sobie wszystko i, wiesz, wybrać to, co po prostu oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Okej, przekonałeś mnie. Fotograficzne wydarzenie roku. I tutaj mamy na pierwszym miejscu, wszyscy jesteśmy fotografami. Drugie miejsce, lubię silne kobiety, wystawa Helmuta Newtona, wreszcie można obejrzeć, tak, od wczoraj. I trzecie miejsce, Rybnicki Festiwal Fotografii. No, no właśnie, no, silne kobiety, lubię silne kobiety. Słuchajcie, no Newtona trzeba zobaczyć, kto tak. Nie był w Berlinie, w Muzeum Helmuta Newtona. No, niech jedzie do Torunia, chociaż obejrzy tą wystawę, bo to jest ciekawy fotograf, to trzeba zaliczyć, trzeba to poczuć, zrozumieć. Niewiele okazji też będzie na oglądanie zdjęć, wiesz, Helmuta Newtona. To myślę, że tak, tak, tak. A wystawa to jednak jest coś innego niż album. Pewnie album większość z Was ma, ale odczucie na wystawie będzie zupełnie inne. Pierwsze miejsce, wszyscy jesteśmy fotografami. To jest genialna inicjatywa. Ja uwielbiam, lubię, nawet wczoraj sobie troszkę przeglądałem, wróciłem do tego. I to są ludzie, którzy, nie wiem jak to powiedzieć, bo naprawdę trzeba tutaj trochę posłodzić. To są ludzie, którzy robią kawał dobrej roboty i wreszcie mam wrażenie, że ta fotografia w Polsce stała się taką ambitną fotografią. Nie jest to tylko szukanie dobrego sprzętu i zabawę ładnymi obrazkami. Tu jest wreszcie miejsce dla edukacji, do pokazywania tego, co jest ważne w fotografii. A jak ty sądzisz? Słuchaj, tak, nie, no według mnie WJF to jest naprawdę fantastyczny cykl, który przede wszystkim jest w nim fajne to, że rzeczywiście on się skupia jakby na sednie fotografii, wiesz, na tym, co się dzieje jakby z fotografią
poza kliknięciem, wiesz, spustu migawki i wiesz, obróbką cyfrową, tylko jakby skupia się na tym całym procesie, na jakichś zależnościach, na wpływie tego, wiesz, tej fotografii, na kształtowanie się jakiegoś języka wizualnego, na wszystko. Jakby, no jest to super cykl, bardzo fajnie prowadzony i już bardzo długo prowadzony i poruszany było już mega, mega dużo czyli nowa świecka różnorodnych tradycja. Tematów, tak? I uważam, że każdy powinien pójść na chociażby jedno spotkanie. Ja byłem. Przekonać się. No nie wiem, no na obecną chwilę przynajmniej nie słyszałem, żeby w Polsce były prowadzone podobne spotkania, podobnie traktujące fotografię i podobnie utrzymujące swoją cykliczność. Także, no na pewno nie na tą skalę i chwała tutaj twórcom. Wszyscy jesteśmy fotografami, zasłużone pierwsze miejsce. Najgłośniejsza wystawa, bo tak to można powiedzieć, Helmut Newton, no to jest najgłośniejsza wystawa tak. ubiegłego roku. No, w tym roku też mieliśmy trochę problem z wystawami, nie? Znaczy w zeszłym roku. Tak, no, tak. Więc... Także przez pandemię czas stanął w miejscu. Od wczoraj można nadal ją obejrzeć. Przepraszam, do końca października, do końca marca. I trzecie miejsce, Rybnicki Festiwal Fotografii. Powiedz, jak ty go odbierasz? Co o tym sądzisz? Wiesz co, no uważam, że jest to, ja tam trochę z organizatorami jeszcze, wiesz, rozmawiałem, jak ten on miał się odbyć na wiosnę, na początku, potem się odbył właściwie chyba jakoś na jesieni, już nie pamiętam, w tym takiej luce covidowej, gdzie przez chwilę można było coś organizować i to jest jak, wydaje mi się, że naprawdę jest dużo wysiłku było włożone w organizację tego wydarzenia. I też było bardzo ciekawym wydarzeniem, jeżeli spojrzeć na gości tego festiwalu i to, co tam było pokazywane. Podoba mi się też, wiesz, to, że te takie bardziej lokalne wydarzenia są coraz lepiej przygotowywane, że wiesz, to już to nie jest trochę, nie jest tak, że już wiesz, tylko na fotofestiwalu zobaczysz coś, wiesz, ciekawego, ładnie wyedytowanego i przygotowanego w dobry sposób. Tylko właśnie, wiesz, tylko również na Rybnickim Festiwalu, czy nawet mamy, wiesz, teraz festiwale, czy w ramach Sopotu na przykład też takie festiwale, to są bardzo, bardzo fajnie przygotowane wydarzenia. Także cieszy mnie to, że ten festiwal w ogóle się znalazł tutaj na pierwszym miejscu, no bo po prostu to kawał dobrej roboty, uważam. Rybnicki Festiwal Fotografii to jest coś, co nas jeszcze pięknie zaskoczy, bo oni się świetnie rozwijają i ja się bardzo cieszę, że kwitną, że będzie coraz więcej, coraz ciekawiej i każdy rok przyniesie coś nowego, także zasłużone miejsce, ale tu jest też ciekawostka, bo ja tak chowałem, ex aequo jest Photocamp, czyli mamy nasz fotograficzny Woodstock. To jest w sumie na końcu świata, czyli na końcu Polski. No, ale to jest wydarzenie, o którym chyba wszyscy mówią i każdy chce tam pojechać. Byłeś? Nie byłem. Nie, ja też nie. Dlatego powiedziałem, każdy chce pojechać. Tak. No, jest to fajne, jest to przede wszystkim coś świeżego, nie? Wydaje mi się, tak. na polskiej scenie. Oczywiście, wiesz, no, jakieś plenery fotograficzne były od zawsze i się na nie jeździło, tylko no, to jest bardziej zrobione rzeczywiście w formie obozu, nie? Dla fotografów, że mogą sobie pogadać przy piwku z jakimiś swoimi tam mistrzami nawet często, bo no, bardzo dużo znanych osób przyjeżdża, nie? To tak, jest jakby fajna platforma do wymiany doświadczeń, dużo się dzieje, też dosyć swobodnie to jest chyba zorganizowane z tego, co słyszałem, więc jakby ta taka bezpośredniość tego no, sprawia, że to się cieszy popularnością, nie? Czyli czysta wymiana poglądów fotograficznych przy herbatce i spani w namiocie. Dokładnie. Warto pojechać i zachęcam Was, to jest następne wydarzenie, które trzeba naprawdę brzydko powiem, zaliczyć w tym roku. Jedźcie i zróbmy tam taki fotograficzny Woodstock. Może się tam spotkamy. Moi drodzy, i powoli będziemy kończyć, bo nam już niewiele zostało. Ja tutaj zmierzam do ostatniego 15 tutaj rozdziału, w którym jest fotograficzna publikacja roku 2020 i pierwsze miejsce Jacynty Dędek, Portret Prowincji.
Na drugim miejscu Archiwum Protestów Publicznych, Gazeta Strajkowa. I trzecie miejsce Mariusz Stachowiak, Bo żyje. Jacenty Dędek, myślę, że to jest album, który warto mieć. To powinno stać na każdej półce w domu, bo w każdym domu na półce, bo to jest Polska. To jest też moje marzenie, żeby zrobić coś takiego. Ja od wielu, tak, wielu to lat jest... mówiłem sobie, wsiądę w samochód, znajdę taki czas, że będę jeździł z punktu A do punktu B, które tak. wymyślę sobie na 5 minut wcześniej i pojadę, poznam ludzi i zrobię ciekawe zdjęcia. To jest zapis moich marzeń. Tak, tak. No jest to bardzo ciekawy projekt też, który powstawał przez pewien czas. Wiesz, no w pełni zasłużone pierwsze miejsce, nie? Patrząc tak, też... to jest kawał ciężkiej pracy tutaj, to są lata. Tak, nawet biorąc pod uwagę to, że w tym roku rzeczywiście tych publikacji nie było dużo, ale myślę, że ta publikacja też by była bardzo wysoko, by wygrała, wiesz, w latach, kiedy było tego więcej. No, fantastyczny projekt, no, wiesz, no, tak jak mówisz, kto by nie chciał pojechać i pofotografować, wiesz, Polski po prostu. Czyli taki, przy okazji tak, też tym bardziej, że, poczuć przygodę. Tak, tym bardziej, że jest to jakiś taki portret, mam wrażenie, dosyć prawdziwy, nie? Tego, co się dzieje, jak wygląda Polska poza naszą, wiesz, bańką Warszawy, Krakowa czy innych dużych aglomeracji, powiedzmy, nie? Więc jak najbardziej... Ludzie są otwarci, ciekawi. Tak, i... tak. No, pozycja obowiązkowa, wydaje mi się. Druga pozycja troszkę mnie zaskoczyła. Archiwum Protestów Publicznych, Gazeta Strajkowa. No, nowa forma. Tak. Gazeta Strajkowa. Oczywiście temat bardzo ważny. I, no ale ta forma właśnie publikacji. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to też zagrał cały temat tego Archiwum Protestów Publicznych. Nie? No bo to jest gdzieś platforma, strona, która skupia te zdjęcia, wiesz, wszystkie reportażowe wykonane przez jakieś tam grono tych, powiedzmy, polskich fotoreporterów, którzy też trochę zaczynają inaczej, mam wrażenie, patrzeć ten reportaż. No i wiesz, ta gazeta jest takim podsumowaniem i jakby też się wstrzeliła, jakby, no wiesz, jest to po prostu na temat na czasie, nie? Bardzo. Nie dziwi mnie, że to zostało wybrane, aczkolwiek no nie jest to typowy fotobook, wiesz, nie jest to taka forma książkowa. No ale jak widać, było gdzieś ważną publikacją. To jest taka jakby forma trochę też rewolucyjna. Tak, tak, tak. No to tak, no widzisz, no dokładnie. Ciekawe, to... tak, pasuje. No i trzecie miejsce Mariusz Stachowiak, Bo żyje. I przyznam, że nie mam zdania, bo nie widziałem dokładnie całości, nie oglądałem, nie mam, nie mogę się wypowiedzieć, ale oczywiście uwielbiam reportaż, uwielbiam tamte czasy, uwielbiam w ogóle podejście fotografów z tamtego okresu i taka bezpośredniość, w ogóle otwartość. To trochę, nie jak to nazwać, mam wrażenie, trochę były ten reportaż był trochę może bardziej świadomy. Ja mam wrażenie, że trochę do tego wracamy właśnie. Wracają młodzi w cudzysłowie twórcy, że gdzieś ten reportaż znowu staje się taki, że już nie jest tylko fotografią prasową, którą mam wrażenie przez długi czas był. Właściwie, no wiesz, na polski reportaż. Nie? No, no tak, to jest taki polski reportaż, taka prowincja i no tak naprawdę wielu fotografów tamtego okresu fotografowało podobnie. Miało ciekawe zdjęcia. Zresztą to byli wybitni fotografowie. I cieszę się, że pojawiają się publikacje z ich pracami, bo myślę, że wielu młodych fotografów, adeptów albo pasjonatów w ogóle reportażu, albo ludzi, którzy chcieliby tworzyć jakieś reportaże, oni nie znają, nie rozumieją w ogóle, że ta fotografia prasowa, ta fotografia reporterska w tamtym czasie, lata 70., 80., no kwitła w Polsce, i więc to jest też bardzo ważne wydawnictwo i oby ich było więcej. Tak, ja mam w ogóle wrażenie, że ta fotografia prasowa kiedyś była bardziej techniczna, może więcej wymagała, wiesz, jakby od fotografa i gdzieś
Tak myślisz? Ja właśnie mam odwrotne Nie, zdanie. myślisz, że Ja nie? byłem, ja mam wrażenie, że była wtedy bardziej spontaniczna. Tak, no to też prawda. Wiesz, ludzie też inaczej podchodzili do aparatu, mam wrażenie. Inaczej reagowali na fotografów, wiesz, dawniej. Dzisiaj mówią nie. Dzisiaj tak, dzisiaj pomimo tego, że wiesz, że jesteśmy non-stop, wiesz, ktoś nagrywa filmy komórką, to mimo wszystko no, człowiek z aparatem gdzieś cały czas jest jakimś wrogiem, który wiesz, który może ci zaszkodzić, a tym bardziej, że mamy ten internet, to ci może zaszkodzić w jakiś nie wiadomo jaki Czyli sposób, nie? ośmieszyć coś albo zabrać Tak, wiesz, coś. staniesz się memem i tak dalej. Ale właściwie, ale nie wiem, czy to może tłumaczyć jakby jakość zdjęć, czy to, co się dzieje. No, nie wiem, na pewno po prostu, wiesz, w tych wszystkich publikacjach takich z lat tam 70-tych, 80-tych, no jednak działa ten czynnik jakiegoś sentymentu, nie? Gdzieś też Tak, przyjemnie się oczywiście. ogląda przeszłość na zdjęciach, to zawsze dobrze wygląda, nie? No bo patrzysz na coś, jakąś inną Moje dzieciństwo. stylistykę, tak, no na przykład. No, nie No ale wiem. taka Polska była i ona była naprawdę ciekawa, Po prostu mam taka wrażenie. swojska i też trochę zabawna, bo oglądając czasami takie zdjęcia, gdzieś w głowie słyszę kabaret tej i słynne skecze właśnie Laskowika i Smolenia i no tacy byliśmy, no Tak, taka była ta Polska. wiesz, w ogóle po prostu mam wrażenie, że jakby kiedyś była trochę większa spontaniczność, tak Tak. po prostu w takim, Byliśmy bardziej wyluzowani chyba. tak, w takim nawet codziennym życiu, nie? I gdzieś to też na tych zdjęciach pewnie wychodzi. No ale mówię, ale nadal, wiesz, ten nowy reportaż teraz, co się dzieje, jakby mam wrażenie, że coraz więcej osób podchodzi znowu ambitnie do fotoreportażu. Tak. Jest jakiś taki, rodzi się zaangażowany reportaż. To jest tak, to jest dobre określenie, I ja tak. myślę, że właśnie to też trochę wiąże się z tamtymi starszymi czasami, że tamten reportaż też był w pewien sposób zaangażowany. Może nawet jeżeli nie chodzi o, wiesz, ideologicznie, to nawet chodzi mi po prostu o sam proces tworzenia tej fotografii, nie? Jakiś bardziej świadomy. Niż powiedzmy to, co się działo, nie wiem, 10 lat temu, gdzie, wiesz, weszły aparaty cyfrowe, wszyscy robili fotografię prasową, która była, no. Jakby mam wrażenie, że przez pewien czas fotografia fotoreportażowa w Polsce się trochę zdewaluowała, nie? Bardzo. Stała się taką właśnie prostotypową prasówką. Gdzieś no, mam wrażenie, Ale nie że było takiego zaangażowania, nie było takiej ekspresji właśnie w tej fotografii. tak, no ale na szczęście jakoś to się powoli otrząsamy z tego, mam wrażenie. Tak, zostali na najlepsi. I całe szczęście. Kończymy. Omówiliśmy wszystko. Wiemy już tak naprawdę, dlaczego Polacy wybierają. Już przeanalizowaliśmy. Zajrzeliśmy wam wasze Wasze głowy. głowy. Rozumiemy wasze podejście do fotografii, do sprzętu, do wydarzeń, do tego, co was interesuje. No, postaram się wziąć to też pod uwagę przy wyborze moich gości na następne live'y, żebyście byli zadowoleni z moich rozmów. Ja już dzisiaj dziękuję. Mój wybitny gość Maciek, bez niego to w ogóle nic by tu nie było, bo ja się nie znam. Dlatego zaprosiłem człowieka, który ma pojęcie o sprzęcie i o tym, co się dzieje w fotografii. Bardzo dziękuję, Dziękuję ci Maćku. również. Ja na koniec jeszcze tylko zapraszam na stronę Fotoformy. Sklep fotoforma.pl. Moi drodzy, tam na pewno są promocje, tam na pewno są cashbacki. Musicie tam zajrzeć. Zajrzyjcie także na Fotopolis, zajrzyjcie też na nasz blog po prostu fotografuj.pl. A ja już dziękuję i zapraszam za tydzień. Będzie ciekawie na pewno. Będziemy rozmawiali o fotografii biznesowej. To jest No coś to ciekawy nowego, temat. bardzo ciekawy. Ja się czegoś nauczę przy okazji. Dziękuję. Do usłyszenia za Do tydzień. zobaczenia.